Bary Long Medytacja. Zanim zaczniemy, dlaczego? Omawiam w tej książce metodę skutecznej medytacji. To książka o autodestrukcji. Medytacja jest destrukcją, ponieważ stopniowo rozkłada w tobie fałsz, fałszywe ja, którym według siebie jesteś. Choć w rzeczywistości nie jesteś. Mówiąc dokładniej, dowiesz się, czym ono jest w Tobie. Kiedy fałsz znika, stajesz się tym, kim jesteś. To, co oznacza bycie naprawdę sobą, umyka wszelkim wyobrażeniom i nikt nie zdoła wyrazić tego słowami, ani ująć w pojęcia. Można jedynie powiedzieć, że jest to najwyższy szczyt życia, sens twojego życia jako jednostki i warto doświadczyć go jak najprędzej. Medytacja odpowiada na pytanie, które zadawali sobie ludzie od tysięcy lat: dlaczego musi w nas istnieć fałsz, czyli to, o czym wiemy? Że jest niewłaściwe. Odpowiedź brzmi, ponieważ ma to swój cel. Raz dostrzeżony fałsz pozwala poznać prawdę. Podobnie jak odkryta złudna obietnica pozwala dostrzec wartość tego, co prawdziwe. Dopóki nie rozpoznasz fałszu, nie dowiesz się. Gdzie leży prawda? Medytacja już od pierwszej chwili jest stale poszerzającą się wizją rzeczywistości, widzeniem prawdy. Zamieszczone dalej lekcje nauczą Cię, jak zapoczątkować rozkład fałszywego ja. Istotny fundament. Poznania wewnętrznej prawdy. Wszystko, co tu napisałem, poświęcone jest prawdzie, którą ty sam jesteś. Jak korzystać z tej książki? Książka składa się z dziesięciu lekcji. Proponuję, by po przeczytaniu całości przyswajać sobie w pełni: Kolejne lekcje, poświęcając każdej choćby tydzień lub więcej, jeśli poczujesz taką potrzebę. Przeczytaj każdą lekcję kilka razy. Nie ograniczaj się jednak do przeczytania i rozpoznania zawartej w niej prawdy. Rób to. Cała tajemnica polega na osobistym przekonaniu się o prawdzie, i na niezwłocznym jej doznaniu. Tekst książki, krótki i zwięzły, pozwoli ci łatwo i prędko przyswoić sobie zasady medytacji oraz zastosować je w życiu, które dzięki temu stanie się lepsze i prawdziwsze. Każde zdanie coś oznacza. Niczego nie można pominąć. Przećwicz każdą lekcję praktycznie, dopóki jej dobrze nie opanujesz. Dopiero potem przystępuj do kolejnej. Każda lekcja zawiera zestaw ćwiczeń, dostosowany do danego etapu kursu. Mają one formę krótkich wskazówek, aby posługiwanie się nimi. Było łatwiejsze. Umieszczone na końcu każdej lekcji służą jako dodatkowa instrukcja i przypomnienie głównych punktów. Proszę, wykonuj ćwiczenia i wykorzystuj lekcje w praktyce stopniowo, krok po kroku. Zrozumieć sens czynności. Głównym celem medytacji jest opanowanie własnego umysłu. Tym, których trapią zmartwienia, oczywiście nie udało się tego osiągnąć. Ponieważ zmartwienie ma pewną szczególną właściwość, choć wiesz, że jest głupie i niepotrzebne, nie potrafisz przestać się martwić. To umysł, Twój władca. Się martwi, a nie ty. Każdy do pewnego stopnia panuje nad swoim umysłem. Nie jest to jednak pełna kontrola. Przywodzi raczej na myśl człowieka twierdzącego, że jest panem swego psa, choć ten od czasu do czasu go gryzie. Oczywiście. Umysł nie zechce się całkowicie podporządkować i od pierwszej chwili zacznie się przed tobą bronić. Lepiej uświadom to sobie już teraz, bowiem walka rozpoczyna się dzięki zrozumieniu. Większość zaczynających medytację nie osiąga celu, ponieważ nie pojmuje, że problem tkwi w samym umyśle. Ich metody, systemy i nauczyciele posługują się umysłem, by pokonać umysł. Próżny to wysiłek. Ty odwołasz się do wyższej zdolności, zrozumienia. Posłużysz się także kilkoma innymi sposobami, dzięki którym Twój umysł zrobi, co zechcesz, a zrozumienie będzie rosnąć. Zasada jest prosta. Zapanujesz nad tym, co zrozumiesz. Ponieważ kluczem tej metody jest zrozumienie, nie musisz wykonywać żadnej z instrukcji zawartych w tej książce, dopóki nie zrozumiesz jej celu i przez odniesienie do własnego doświadczenia nie przekonasz się o jej wartości. Ćwicząc czysto mechanicznie, nauczysz się, jak tresowane zwierzę, które robi coś, nie wiedząc dlaczego. Twoim celem jest być panem i mistrzem, a mistrz jest mistrzem, ponieważ rozumie, dlaczego wszystko się staje. Medytacja uświadomi Ci, że zmartwienie jest mechaniczne. Nie jest to jedyny mechaniczny aspekt Twojej natury. Gniew, nienawiść, kłótliwość, zazdrość, żywienie uraz, ocenianie innych, usprawiedliwianie się, potępianie to wszystko reakcje mechaniczne. Należy do nich również nieśmiałość, lęk i dwa. Najbardziej bolesne uczucia, żal i wyrzuty sumienia. Gdy umysł sprawuje nad tobą władzę, tracisz połowę życia na owe mechaniczne, jeśli trzeba, wątpliwości i obawy. Jesteś w pułapce tego połowicznego życia, choć w głębi duszy instynktownie czujesz, że coś w tobie krzyczy bezgłośnie, szukając wyrazu. Umysł nie potrafi znaleźć rozwiązania, a w końcu, podobnie jak tylu innych przed tobą, wzdychasz. Dokąd zmierzam? Po co to wszystko? I nie otrzymujesz odpowiedzi. Nawet geniusz i milioner nie są tu wyjątkiem. O medytacji? Napisano i powiedziano mnóstwo historii wyssanych z palca. Dla niektórych medytacja brzmi nieomal jak nieprzyzwoite słowo. Dla innych jak dowcip. Dla większości jest nieznana i mroczna jak średniowieczna alchemia. Przyczynili się do tego liczni dyletanci i szarlatani, którzy przez długie wieki otaczali samowiedzę aurą nonsensu i mystyfikacji. Warto tu dodać przy okazji, że święty niekoniecznie musi być mędrcem, a mędrzec świętym. Wiele z tego, co powiedziano o medytacji, odnosi się do czegoś innego, a mianowicie do zagadnienia nadzmysłowych władz psychiki. Medytacja może wywoływać i często wywołuje niezwykłe doznania psychiczne. Są one jednak produktem ubocznym określonego stanu, przez który trzeba przejść, aby odnaleźć prawdę o sobie. Jeśli na tym poprzestaniesz lub spróbujesz posługiwać się owymi kapryśnymi i złudnymi siłami, nie znajdziesz prawdziwych odpowiedzi, napotkasz jedynie więcej pytań. Niektóre techniki medytacyjne wykorzystują stan pobudzenia emocjonalnego przez wizualizację, monotonny śpiew, działanie na wyobraźnię, trans i inne podobne zabiegi. Jednak nie prowadzą one do żadnych rezultatów, wywołując jedynie zamęt. Cokolwiek bowiem wyłaniasz z głębi własnej psychiki, prędzej czy później, powraca do Ciebie tyle że w zmienionej formie. Natomiast w prawdziwej medytacji wciąż stajesz w obliczu czegoś nowego i nigdy nie przywołujesz tego, co stare. Medytacja nie zależy od postawy ciała, choć posługuje się ciałem. Specjalne ćwiczenia fizyczne, kontrola oddechu i post nie są konieczne. Jeśli już wykonujesz te ćwiczenia oczywiście ze zrozumieniem nie ma powodu, by ich zaprzestawać. Jeśli są niepotrzebne lub źle dobrane w naturalny sposób same odpadną. Przeciwnikiem jest umysł. To Twój umysł się martwi i kipi negatywnymi emocjami. Umysł, który zawodzi Cię, niezdolny dostrzec mechaniczności swego działania. To umysł sprawia, że ciało potrafi mamić uśmiechem, gdy on sam knuje zdradę. Kiedy ciało zostanie uwolnione od uporczywej ingerencji umysłu, będzie uśmiechać się i zachowywać naturalnie. Nie musisz odrzucać wszystkiego, wyjeżdżać do innego kraju, zaszywać się w leśnej głuszy, czy szukać odosobnienia w jaskini. Umysł towarzyszy człowiekowi wszędzie, więc trzeba zapanować nad nim tam, gdzie się jest. Kiedy rozważasz jakieś zagadnienie, pozostajesz w stanie medytacji. Twój umysł koncentruje się, odwracając uwagę od wszystkich innych zagadnień. Jeśli studiujesz coś lub medytujesz nad czymś wystarczająco długo, nabyta wiedza krystalizuje się w zrozumienie, a Ty nie musisz już myśleć. By działać. Zrozumienie pogłębia z kolei zdolność intuicji. Jeśli kochasz przednio od swoich studiów, Twoja wiedza o Nim staje się samowiedzą, ponieważ miłość wnosi wewnętrzną zgodę. Wówczas w miarę praktyki nabywasz zdolność postrzegania rzeczy, których inni nie widzą. Gdyż studiowali ów przedmiot z mniejszym zaangażowaniem lub pod przymusem. Sprawdza się to choćby w nauce języka obcego, a okazuje się szczególnie prawdziwe wtedy, gdy się uczysz medytacji, kiedy sam jesteś przedmiotem swoich studiów. Im częściej będziesz medytować o sobie i obserwować siebie w działaniu, tym spokojniejszy, inteligentniejszy i bardziej skupiony będzie twój umysł. Po pewnym czasie zauważysz, że zacznie zanikać wiele elementów destrukcyjnych, zakłócających twoje myślenie. Stwierdzisz, że życie staje się coraz piękniejsze i bogatsze. Miłe obejście, szerszy uśmiech, Chęć niesienia pomocy w potrzebie bez oglądania się na płynące z tego korzyści. Brak niepokoju o dzień jutrzejszy i inne pozytywne reakcje będą zajmować miejsce ustępujących negatywnych sił. Zaczniesz wiedzieć różne rzeczy, których nie da się ująć słowami. Pojawi się życiowa intuicja, mądrość, Zrodzona z pogłębiającej się wewnętrznej więzi z przedmiotem Twoich studiów, czyli z samym Tobą. Ile czasu zajmuje oponowanie umysłu? Mniej więcej tyle, ile trwa nauka języka obcego. Rezultat zależy od poświęconego czasu i spokoju. Jeśli nie włożysz w to całego serca, nie uda ci się tego dokonać, tak jak nie powiedzie się niezbyt żarliwemu uczniowi lingwiście. Lekcja pierwsza: Postawa, oddech i wyciszony umysł. Najlepsza pora na medytację to pierwsze chwile poranka i ostatnie wieczoru: 10-15 minut. Jeśli w tym czasie coś ci może przeszkodzić, wybierz bardziej stosowny moment. Na początku nie próbuj mobilizować się nadmiernie. Skuteczna medytacja zależy od stanu zrelaksowania i zrozumienia. Wydłużaj czas i częstotliwość ćwiczeń dopiero wtedy, gdy naprawdę poczujesz taką potrzebę. Ważne jest, by narzucić sobie dyscyplinę regularnych ćwiczeń i nie czekać na odpowiedni nastrój. Czasem umysł nie będzie miał ochoty na medytację, zwłaszcza gdy zaczniesz czynić postępy w uciszaniu go. Można zmienić porę medytacji, jednak wszelkie wymówki służące opuszczeniu jakiegoś ćwiczenia, są błędem. Możesz zasiadać do medytacji wszędzie, pod jednym wszakże warunkiem że będziesz ćwiczyć w odosobnieniu. Jeśli któryś z Twoich przyjaciół lub ktoś z rodziny również oddaje się medytacji, możecie ćwiczyć razem. Niech będzie to jednak ćwiczenie dodatkowe. Obecność drugiej osoby w pokoju dekoncentruje. Przekonasz się, że nawet w pustym, cichym pokoju jest dość rzeczy rozpraszających uwagę. Może się jednak także zdarzyć, że uzależnisz się od towarzystwa w medytacji. Tak czy owak, po dłuższym czasie okaże się, że potrafisz medytować w każdych warunkach, wśród największego zamieszania, jeśli nie dotyka cię ono fizycznie, zachowując pełnię samoświadomości. Siądź prosto na krześle, plecy wyprostowane, stopy razem lub w odległości kilku centymetrów od siebie. Kolana naturalnie, lekko rozsunięte. Dłonie można oprzeć na kolanach lub udach, lub złożyć razem na podbrzuszu. Utrzymuj szkielet w pozycji wyprostowanej. Pozwól ciału zawisnąć na nim. Pozbądź się napięcia. Trzymaj głowę prosto. Patrz prosto przed siebie i zamknij powieki. Ważne jest, by siedzieć wygodnie i zachowywać świadomość pozycji ciała. Jeśli poczucie komfortu nie zostanie zapewnione, umysł zamiast pozostawać w miejscu, któremu wyznaczysz, będzie kierował się w stronę źródła niewygody. Jeżeli nie zachowasz wyprostowanej pozycji, możesz zasnąć. Dla niektórych ludzi zapadanie w drzemkę podczas medytacji stanowi spory problem. Jest to kolejny dowód mechaniczności naszych reakcji. Nie zniechęcaj się jednak. W miarę praktyki objaw ten ustępuje. Umysł nie jest przyzwyczajony do zwalniania tempa pracy z wyjątkiem sytuacji zasypiania. Interpretuje zatem medytację jako przygotowanie do snu. Jak widać i tutaj, umysł sprawuje nad nami podświadomą kontrolę. Unikaj więc zasiadania do medytacji bezpośrednio po posiłku. Pełny żołądek sprzyja bowiem senności. Hindusi medytując, siedząc na ziemi ze skrzyżowanymi nogami, ponieważ jest to zwyczajna pozycja, w której siaduje się w Indiach. Im również grozi zaśnięcie w trakcie medytacji. Siedzą więc bardziej wyprostowani niż zwykle. Nie rozumiejąc tego, Wielu ludzi na Zachodzie przyjmuje hinduską pozycję, jakby była ona zasadniczym warunkiem medytacji. Męczą się miesiącami, próbując przezwyciężyć dyskomfort nienaturalnej postawy ciała. A kiedy w końcu im się uda, często uznają to za dowód, że ich usilne medytacje. Uwieńczone zostały sukcesem. To nieprawda. Zapanowali jedynie nad ciałem, nie nad swoim ja. Umysł jest wrogiem medytacji. Na tym etapie nie możesz tracić czasu na zmaganie się z ciałem. Skuteczna walka wymaga treningu, a trening jest mechaniczny. Nie ma tu miejsca na udowadnianie niczego, ani na wewnętrzne dysputy, bo w takich wypadkach umysł ma zawsze przewagę. Zamykasz oczy, ponieważ pomaga to opanować gonitwę myśli. Rzeczy, które widzisz i słyszysz, przywodzą skojarzenia z innymi rzeczami. Te inne rzeczy są zawarte w Twojej pamięci, a więc zaczynasz myśleć, i wówczas umysł bierze górę. Nie możesz zamknąć uszu, ani zablokować zmysłu smaku, powonienia i dotyku. Skoro jednak zmysł wzroku jest zmysłem najbardziej rozpraszającym uwagę, możesz go przejściowo wyeliminować. Zamykając oczy: Siedzisz prosto na krześle. Zamknij teraz oczy i odetchnij trzy lub cztery razy, powoli i głęboko. Te głębokie oddechy mają uspokoić ciało i powstrzymać umysł od prób poszukiwania nowego źródła niepokoju. Niedostatku tlenu. Gdy masz do czynienia z czymś nowym, oddech staje się zwykle płytszy. Organizm nie otrzymuje wówczas odpowiedniej dawki tlenu i zmniejsza się jego wydolność. Nieświadomy tego umysł nie potrafi rozpoznać przyczyny. Jego zmieszanie zaś Objawia się zwykle niemożnością skupienia i skutecznego wykonania danej czynności. Na przykład, u osoby, która pierwszy raz w życiu przemawia publicznie, skutki takiej reakcji mogą być opłakane. Obawa przed kompromitacją wzmaga napięcie, oddech staje się przerywany. Organizm działa coraz mniej wydajnie. Umysł nie wie, że jego własny lęk jest przyczyną tego stanu. Zaczyna się coraz szybsza spiralna gonitwa myśli, aż następuje zupełne ich zatrzymanie w martwym punkcie bynajmniej nie w stanie relaksu. A w przerażeniu umysłu własną nieśmiałością. Jeśli człowiek zaczyna działać czysto mechanicznie, powinien zaczerpnąć więcej powietrza, co pozwala na uruchomienie właściwego cyklu oddechowego i funkcjonowania umysłu. Tylko kilka pierwszych głębokich oddechów. Wykonaj świadomie. A potem, w trakcie medytacji, odetchnij głęboko co 3-4 minuty. Rób to też zawsze w chwilach, w których Twój organizm poczuje potrzebę kilku kolejnych głębokich wdechów. Potrzeba Ci teraz czegoś, na czym mógłbyś skupić umysł? Jest to zwykle słaby punkt wszystkich technik medytacyjnych. Potrzebujesz jakiegoś obiektu, ponieważ nieopanowany umysł nie umie pozostawać w stanie spokoju, a zarazem pełnej świadomości. Działający mechanicznie umysł nie zna odpoczynku. Nawet we śnie, Poza świadomością snuje rozmaite wątki. Myśli i działa nieprzerwanie. Jeśli zamkniesz teraz oczy i postanowisz nie myśleć o niczym, nie udać się to. Spróbuj. W ciągu kilku sekund umysł rozpoczyna myślenie asocjacyjne. Posłyszy zwęszy zapach. Lub poczuje coś, co poruszy zakamarki pamięci, po czym zacznie podążać śladem pojęć i obrazów. Śledząc ów tok skojarzeń, stwierdzisz, że odbiegają one coraz dalej od początkowej myśli. Jeśli skupisz się na określonym obiekcie, myśli popłyną bardziej logicznym torem. Umysł. Nie uspokoi się jednak. Wybór obiektu, na którym skoncentrujesz uwagę, nie ma żadnego znaczenia. Większość ludzi utożsamia wyciszony umysł z umysłem jałowym, otępiałym. Tygrys, który zamarł w bezruchu, nie jest otępiałym tygrysem. Wyciszony umysł Trwającego w bezruchu tygrysa cechuje czujność, świadomość, rozwaga i gotowość. Na wschodzie powszechny jest zwyczaj skupiania umysłu na posążku buddy lub innej formalnej reprezentacji boskości. Kłopot w tym, że medytacja jest znacznie utrudniona w sytuacji, gdy uczeń nie ma przy sobie posążka, umysł pozwala się ujarzmić tylko w obecności figurki, jak cyrkowy lew reagujący posłuszeństwem na widok znajomego bata. W Himalajach żyje pewien hindus, który poświęcił się medytacji. Z jego chaty. Roztacza się niewiarygodnie piękny widok na ośnieżone szczyty gór. Każde spojrzenie na ich wielkość i majestat wprawia w nabożny zachwyt. Jednak ów Hindus dla medytacji ustawił na tle cudownego pejzażu szary, betonowy posąg hinduskiego bóstwa. Jeżeli uczeń będzie próbował na długo zatrzymać jakiś obraz w umyśle, zgodnie ze wskazaniami niektórych szkół medytacji, nie uda mu się to. Niewyćwiczony umysł nie zdoła skupić się trwale na jednym wyobrażeniu. Jedynym wyjątkiem jest sytuacja, gdy umysłem zawładnie wielka miłość lub wielkie cierpienie. Wówczas medytacja jest ciągła i naturalna, i nie trzeba stosować żadnych specjalnych metod. Przypadki takie, związane z ogromnym cierpieniem, należą jednak do rzadkości. Niektórzy religijni nauczyciele polecają medytację wybranych fragmentów, Pisma Świętego. Jest to skuteczne wtedy, gdy naprawdę kocha się Boga i dostrzega zawartą w tekście prawdę. Nie jest to jednak metoda medytacji. To cel sam w sobie. Medytacja jest środkiem do celu, a nie celem. Medytacja jest drogą prowadzącą do do niewzruszonego stanu istnienia. Najpierw trzeba się dowiedzieć, jak wkroczyć na tę drogę, w jaki sposób uciszyć umysł. U jej kresu spokój będzie w pełni naturalnym stanem. Ludziom zdarzają się chwile spokoju i chwile olśniewającego wglądu i objawienia. Wywołane czynnikami innymi niż medytacja. Chwile takie są jednak ulotne, nawet u wytrwale poszukujących. Dzieje się tak dlatego, że chcą oni znaleźć drogę, posługując się umysłem dociekliwym, zamiast umysłem wyciszonym. Jeśli szukasz, zanim osiągniesz spokój, Szukasz na próżno. Spokój jest drogą. Wyciszony umysł nie musi szukać ani pytać. Już tam jest. Na początku i końcu równocześnie. Po prostu patrzy i widzi to, co jest. W trakcie następnej lekcji będziemy medytować nad czymś, co prowadzi właśnie do spokoju. A nie do natłoku myśli, ponieważ umysł zaczyna myśleć, kierując się ku przedmiotom zewnętrznym. Więc, aby go wyciszyć, musimy zwrócić się ku wnętrzu. Lecz najpierw powtórz lekcję ćwicząc. Postanów. Siedzę tu, by medytować. Nie ma nic innego, co musiałbym zrobić lub przemyśleć w ciągu najbliższych dziesięciu minut. Jeśli jest, idź i zrób to, albo pomyśl o tym, a potem wróć i zacznij od nowa. Wiem, że każda myśl lub niepokój, które pojawiają się we mnie, są nieprawdą zrodzoną w moim umyśle. Siedzę tu, by medytować. Siądź na stabilnym krześle, sieć wyprostowany. Utrzymuj szkielet prosto, pozwól mięśniom opaść luźno. Zamknij oczy i zrób wydech do zupełnego pozbycia się powietrza. Wdychaj powoli i spokojnie, wypełniając się powietrzem. Wypuść powietrze, aż zostanie w tobie tylko pustka. Zrób jeszcze trzy takie głębokie oddechy. Głęboko, powoli, równo. Pozwól teraz ciału oddychać naturalnie. Cisza i spokój. Pojawia się myśl, zaczynasz o czymś myśleć. Obserwuj siebie. Myślenie jest mechaniczne. Pochwyć myśl i wypuść z wydechem, jakbyś chciał tchnąć tę myśl daleko od siebie. Wydychaj myśli. Lekcja druga: Medytacja nad ciałem. Zaczynasz medytować nad jedynym obiektem, którego nie możesz porzucić nad swoim ciałem. Medytacja jest samowiedzą. Na tym etapie nie znasz prawdy o tym, czym jesteś, ale czymkolwiek jesteś, i tak musisz zacząć od ciała. Zaczynasz medytację od swojego ciała. Siedząc we właściwej pozycji, z zamkniętymi oczyma, po wykonaniu kilku głębokich oddechów, przyglądasz się odczuciu swojego ciała. Patrzysz wzrokiem wewnętrznym, w wewnętrznym skupieniu. Najpierw czubek nosa. Skieruj tam uwagę. Poczekaj. I zobacz, co czujesz. Uświadom sobie odczucie, które tam jest. Oczywiście, nie otwierasz oczu, nie poruszasz także rękoma. Zauważysz, że nie musisz myśleć. I jakie to uczucie? Mrowienie? Pulsowanie? Obojętnie, jakie ono jest. Czubek twojego nosa żyje. Teraz wargi. Oczywiście, i w nich kryje się odczucie. Być może zauważysz, że doznanie jest subtelniejsze lub bardziej intensywne niż na czubku nosa. A może takie samo? To ty masz je określić to Twoje ciało. Ty je odkrywasz w nowy, świadomy sposób. Przejdź do stóp, czujesz w nich mrowienie. A teraz ramiona. Potem dół pleców. Masz czas. Miej pewność, że dobrze wczułeś się w daną część ciała. Zanim przejdziesz do następnej. Jeśli w wybranym miejscu pomimo spokoju. Przez dłuższy czas nic nie odczuwasz, skup się na innym. A teraz twoje stawy kolanowe i łokcie. Być może odczucia nie są tam takie oczywiste, ale są inne niż w miękkich partiach. Graniczą mnie omal z bólem. Po kilku próbach przypatrywania się Swojemu ciału możesz zacząć odczuwać dreszcz przebiegający po plecach. Tego rodzaju dreszczy doznają wszyscy. Jednak ludzie rzadko pozostają w takim bezruchu i skupieniu, by móc zaobserwować, jak ty w tej chwili, ich pojawienie się i zanikanie. Kiedy pojawia się dreszcz, obserwuj, jak reagują ramiona, gdy po nich przebiega, jak unoszą się włosy, na granicy karku i na szyi, jak ostatnie drżenie ustępuje w dół, wraz z mrowieniem skóry na głowie, niczym cofająca się fala. W miarę medytacji, dreszcze pojawiają się coraz częściej. Uczucie to, staje się bardzo wyraźne. Hindusi tłumaczą je wznoszeniem się. Kundalini Sakti, życiowej siły wstępującej wzdłuż linii kręgosupa ku głowie i płatom czołowym mózgu. Stopniowo uspokaja ona umysł, którego niepohamowana gadatliwość zostaje zastąpiona stanem spokoju i czystej świadomości. Owa energia bywa porównywana do wznoszącej się kobry, węża mądrości. Okolona kapturem głowa kobry staje się trzecim okiem, umiejscowionym pośrodku czoła ośrodkiem wizji wewnętrznej. Jest to malowniczy opis tego, Czego prędzej czy później osobiście doświadczysz. Pomijając te okultystyczne opisy, będziesz mógł sam obserwować, jak w miarę medytacyjnych postępów dreszcze pojawiają się coraz częściej, że później zastąpione zostają przez inne objawy tego samego zjawiska. A chwile wielkiego spokoju. I jasnej świadomości są coraz dłuższe. Obserwuj swój oddech. Zwróć uwagę, jak jego rytm ulega zakłóceniu przez sam fakt obserwacji. Być może jest to podobna reakcja, jaka zachodzi u niezbyt doświadczonego pianisty, maszynistki lub kierowcy. Którzy starając się skupić na swoich czynnościach, wykonują je znacznie gorzej. Serce. Gdzie ono się znajduje w Twojej piersi? Czy tył głowy pulsuje wraz z nim równocześnie? A może z opóźnieniem? Możesz zauważyć ściąganie się nożdży. Później Będą się rozszerzać i czasem pozostawać rozszerzone przez dwie lub trzy sekundy. To działanie siły sakti. Podczas każdej medytacji powinieneś często obserwować siebie, aby się upewnić, że jesteś całkowicie rozluźniony. Nie będziesz ale skutkiem takiej obserwacji napięcia jest jego zmniejszenie. Napięcie gromadzi się w nas niepostrzeżenie. I tak niezawodnie jak kurz na wypolerowanym stole. Celem jest obserwacja ciała, nie zaś dostosowywanie odczuć do tego, co tu wyczytasz. Nie polega też na wyobrażaniu sobie czegoś i oszukiwaniu się. Twoim zadaniem jest być postronnym obserwatorem, w taki sposób, jakby ktoś poprosił cię o zajrzenie do pokoju i dokładne zrelacjonowanie tego, co się tam dzieje. Liczą się tylko fakty. Zakołysałeś się lekko. Zastanowiwszy się nad tym, doszedłbyś chyba do wniosku, że to nic takiego po prostu zdarzyło się nieświadome poruszenie, którego być może wcale nie było. Niektórzy gurów w Indiach, gdzie bardzo trudno zrobić cokolwiek bez licznej asysty zachwyconej publiczności wyłaniającej się nagle jak z pod ziemi, każą swoim uczniom Panować nad ciałem i powstrzymywać się od kołysania w obecności widzów. Zależy im, by uczniowie nie popadali w duchową pychę. Oczywiście to zastrzeżenie nas nie dotyczy. Chodzi o to, że ciało czasem kołysze się w medytacji. Nie każdy tego doświadcza. Jeśli się coś takiego zdarzy, nie należy się od tego powstrzymywać. Tylko uważnie obserwować. Zazwyczaj mamy do czynienia z kołysaniem na boki, które obejmuje cały korpus lub tylko głowę. Może być bardzo wyraźne lub ledwie zauważalne i jest zupełnie nieszkodliwe. Powinieneś jednak uważać, by Twój umysł, który przejawia taką tendencję, nie kazał ci kołysać się dalej, gdy naturalny impuls już wygaśnie. Prawdziwe kołysanie urywa się nagle, nierzadko, pozostawiając ciało w przechyleniu w stosunku do środka ciężkości. Trzeba wówczas świadomie powrócić do pionowej pozycji. Można poddać obserwacji wiele innych partii ciała. Palce, Podeszwy stóp, pachy, uda, dziąsła. Nawet zęby wydają się żywe. Prawdopodobnie podczas jednej medytacji nie uda ci się przejrzeć wszystkich tych miejsc, zanim Twoja uwaga ulegnie rozproszeniu i umysł zwróci ją w inną stronę. Po czterech, pięciu minutach. Może się okazać, że nie potrafisz się skupić na wybranym punkcie ciała, jakby była tam jakaś nieprzekraczalna bariera. Rzeczywiście jest, jeśli na przykład skierujesz uwagę na włosy, może się okazać, że Twój umysł jest zbyt zajęty myślami o najbliższej wizycie u fryzjera. By go uciszyć. Jeśli zdarzy się coś takiego i stwierdzisz, że nie możesz narzucić mu skutecznej kontroli, zrezygnuj i zajmij się czymś innym. Nie siedź zatem i nie walcz z umysłem. Jego pobudzenie wzrasta wraz z oporem, jakim ustawiasz. Umysł, podporządkuje się wtedy gdy go zrozumiesz nie potrafi się bronić przed spokojem zrozumienia powróć do medytacji później wypoczęty i zrelaksowany przeprowadziłeś pierwszy szturm swojego umysłu atak przez zaskoczenie gdyż kazałeś mu współdziałać w obserwacji twojego ciała jego kontraatak polega na odmowie posłuszeństwa. Po kilku minutach medytacji będzie wywierał nacisk, by myśleć o innym przedmiocie lub zdarzeniu. Nie zniechęcaj się. Jeżeli potrafisz zapanować nad czymś przez parę minut, możesz zapanować na zawsze. Bądź cierpliwy. Pracuj wytrwale. Zamknij oczy. Skieruj uwagę do wnętrza ciała. Patrz w swoje wnętrze. Rozejrzyj się dobrze. Co się tam dzieje? Poczuj doznania w palcach, w koniuszku nosa, wargach. Stopach, jest tam rodzaj mrowienia. Czy zdołasz odczuć je wszystkie razem? W różnych miejscach występują różne doznania. Nie zawsze łatwo je poczuć. Odczucie się zmienia subtelne odczucie. A teraz? Odbądź wędrówkę po swoim ciele, odczuwając, jakiego uczucia doznajesz w udach, łokciach, karku, dole pleców. Co czujesz? Jeśli w ciele Pojawia się jakaś reakcja, obserwuj ją. Skup uwagę na ramionach. Doznaj uczucia, które tam jest. Pozwól ramionom opaść. Niech opadnie napięcie. Po prostu obserwuj, co się dzieje. Lekcja trzecia: Dostrzeganie fałszu. Aby się czegoś nauczyć, musisz medytować. Im lepiej medytujesz, tym lepiej się uczysz. Zasada jest prosta: Kiedy się czegoś uczysz, medytujesz o obiekcie znajdującym się na zewnątrz ciebie. Kiedy uprawiasz medytację, obiektem jesteś ty sam. W zwykłej nauce, powiedzmy arytmetyki, przedmiot nauki jest czymś od nas odrębnym. Uczymy się, przyswajając stopniowo fakty, aż ów przedmiot stanie się częścią nas, naszą wiedzą. W medytacji proces jest odwrotny. Zaczynamy od obiektu całkowicie pochłoniętego sobą czyli od nas samych w pełni aktywnej ludzkiej istoty. W tym wypadku proces nie polega na przydawaniu sobie czegoś, tylko na demontażu na oddzieleniu wszystkiego. Czego się nauczyliśmy od naszej prawdziwej i bezcennej samowiedzy? Na razie obie są u ciebie wymieszane i nie dają się rozróżnić. Przyjrzymy się obu tym odmianom wiedzy. Będziemy je odkrywać i rozdzielać w trakcie medytacji. Choć może to zabrzmieć zaskakująco. Nie mogę dodać ani jednego faktu do Twojej wiedzy o sobie. Mogę podać Ci dane o budowie atomu, ale atomistyka, podobnie jak każdy inny przedmiot wiedzy, jest wobec Ciebie zewnętrzna, więc byłaby to zwyczajna nauka. Nie mogę Ci powiedzieć, że potrafisz dokonywać cudów, bo sam wiesz, czy potrafisz. Gdyż stanowi to część Twojej samowiedzy. Z tego samego powodu nie będę Ci mówić, że powinieneś kochać bliźniego swego, jak siebie samego. Mogę Ci natomiast powiedzieć, że nie patrzysz dobrze, gdyż znowu wchodzi tu w grę inny obiekt Twoje ciało. Nie mogę jednak powiedzieć, czy czujesz się źle, podobnie jak nie mogę stwierdzić, czy jesteś gniewny, zazdrosny czy niewinny? Nie mogę stwierdzić, że pragniesz coś osiągnąć, jeśli nie pragniesz. Nie powiem Ci, że rozumiesz język rosyjski, jeśli nie rozumiesz. Nie mogą Ci nawet powiedzieć, że kłamiesz. Mógłbyś zaprzeczyć, ale jeśli rzeczywiście kłamiesz, nie powiedziałbym Ci niczego, o czym byś już nie wiedział. Jeżeli dzięki tej książce dowiesz się czegoś nowego o sobie, nie będzie to oznaczało, że dodałem coś do tego, czym jesteś. Po prostu pozbędziesz się fałszywej wiedzy o sobie. Tego, co uważasz za prawdę. Mówiąc innymi słowy, już teraz jesteś pełny kompletny i doskonały, pod przykrywką tych wszystkich śmieci, które gromadziłeś przez lata. Problemem nie jest Twoja praktyczna wiedza, ani nabyta znajomość faktów. Rzecz polega na czymś innym, co zawsze umyka Twojej uwagi i zbiera się w Tobie poza świadomą kontrolą, na Twoich wyobrażeniach. Od chwili narodzin pozostawałeś pod ciągłym bombardowaniem wrażeń. Są one tak subtelne i niedostrzegalne, jak oddychanie. A kłopotliwą prawdą, kiedy ją wreszcie rozpoznasz, jest to, że większość z nich jest fałszywa. Młody człowiek. Przypatruje się ludziom wokół siebie i odnosi wrażenie, że pieniądze są kluczem do szczęścia. Poświęca swoje życie dążeniu do bogactwa, by już jako bogacz stwierdzić, że wyobrażenie to było z gruntu fałszywe. Człowiek bogaty na podstawie żywotów świętych tworzy w sobie wyobrażenie, że bieda jest drogą do szczęścia, po czym rozdaje swoje bogactwa. Już jako biedak stwierdza, że to wyobrażenie było nieprawdziwe. Na takich właśnie fundamentach zbudowaliśmy nasze osobowości i nasze osobiste światy, i każdy z nas jest zlepkiem fałszywych wyobrażeń, przemieszanych z faktami. Jak możemy ocenić, co jest prawdą, a co fałszem? Także wiedza, którą posługujemy się w ocenach, może się okazać fałszywa. Nauka przeżyła podobny kryzys w początkach naszego stulecia. Fizycy stwierdzili, że wiele rzeczy się nie zgadza. Kilku z nich doszło do wniosku, że można zrobić tylko jedno: cofnąć się i zweryfikować podstawy dotychczasowej wiedzy. Wymagało to nie lada odwagi i często spotykało się z kpiną i niezrozumieniem. Nie zniechęcali się jednak i po pewnym czasie odkryli, że to, co przez długie lata Przyjmowano za pewnik, nie było już takie pewne na progu nowych osiągnięć w nauce. Każdy fizyk wiedział, że Newton sformułował prawo grawitacji i że to prawo się sprawdzało do pewnych granic. Einstein posłał newtonowską fizykę do Lamus'a, formułując nowe prawo wyjaśniające grawitację. Odmienny sposób i, co najważniejsze, usuwające ów irytujący margines błędu. Odkrycie owo oraz kilka innych odkryć, które złożyły się na podwaliny współczesnej nauki, umożliwiając chociażby podróże kosmiczne, dokonało się dzięki kilku ludziom mającym odwagę zakwestionować to, co powszechnie uważano za prawdę, tylko dlatego, że mniej więcej się sprawdzało. W ramach tej medytacji zaczniemy sprawdzać wiarygodność naszej własnej wiedzy, wszystkiego, co dostarczano nam w gotowych porcjach od najwcześniejszego dzieciństwa i czym od tamtej pory się posługiwaliśmy. Jak dajmy na to? 98 centymetrowym metrem. Ponieważ wszyscy używają tej samej miary, jest ona wygodnym kompromisem i zwykle miarą naszego oddalenia się od siebie. Kiedy jednak zaczynamy stawiać w życiu dokładniejsze pytania, przestaje ona wystarczać. Gdy człowiek zaczyna zadawać sobie pytanie, Czym jest życie, jest gotowy, podobnie jak fizyk, przejść ze świata skutków do olśniewającego, nowego świata przyczyn, gdzie wszelka przybliżona wiedza i wszelkie wypaczone miary okazują się złe. Zaczynając patrzeć własnymi oczyma, możesz odkryć na przykład. Że wyobrażenie o egoizmie, które nam przekazano i które my przekazujemy dalej naszym dzieciom, jest całkowicie błędne. Możesz odkryć, że bycie egoistą to oczekiwanie czegoś od kogoś lub czegokolwiek od kogokolwiek. A zatem, nazywając kogoś egoistą, w utartym znaczeniu tego słowa, sam możesz być egoistą. Do takich wewnętrznych wstrząsów dochodzi często w momencie zmiany prostych nastawień. Przy takiej okazji odkrywa się czasem, że pokora nie jest wyłącznym przywilejem świętych, wolnych od konieczności zapewnienia bytu rodzinie w bezpardonowej walce o pieniądze których nigdy nie zarabia się dość. Może się okazać, że pokora to postawa wewnętrzna, niewymagająca, robienia niczego na pokaz i mężnie akceptująca wszystko, co życie ze sobą niesie. Zawsze wyrastająca ponad mechaniczny odruch zrzucenia winy na innych i zaskarbiania sobie cudzej sympatii. Być może nawet, Odkryjesz, że zostałeś wprowadzony w błąd, podobnie jak wszyscy inni przed tobą, którym kazano wierzyć, że życie jest walką z tym, co na zewnątrz nas. Być może dokonasz odkrycia, że wygrywając walkę wewnętrzną, wygrywamy zarazem walkę zewnętrzną. Jeżeli nie wiesz tego wszystkiego, to co zrobisz, gdy okaże się to prawdą? Będziesz musiał odrzucić jako fałszywe, liczne wyobrażenia, na których oparłeś swój sposób życia. Niektóre wyobrażenia są bardzo przyjemne. Kiedy mówi się nam, że jesteśmy uczciwi, dzielni, mądrzy, lojalni, choć nie akceptujemy ich wszystkich bezkrytycznie, lubimy wierzyć, że tacy właśnie jesteśmy. Nie są to fakty, a w każdym razie nie zawsze jest to prawdą. Bywasz zapewne częściej uczciwy niż nieuczciwy, jednakże ocenia się to zazwyczaj na chybił trafił. A jacy jesteśmy do tego przywiązani? Niech tylko ktoś posądzi nas o nieuczciwość, nieolojalność, tchórzostwo czy głupotę, a już reagujemy. Reagujemy. Bo ktoś próbuje pozbawić nas wartości, o której sądzimy, że do nas należy, jak choćby wyobrażenie o tym, że jesteśmy uczciwi. Bywamy uczciwi tylko w chwilach, gdy nasuwa się możliwość bycia nieuczciwym. W innych wypadkach nie warto o tym wspominać. I nie robimy tego, prawda? Tak więc nie mogę cię pozbawić żadnego z głównych wyobrażeń, które nabyłeś o sobie, nie ryzykując, że się obrazisz. Cię zatem pozbyć tego, co w nas fałszywe. A któż ma osądzić, co jest, a co nie jest fałszem? Przeciętny człowiek, który odkryje, że posiadany przez niego przedmiot, uważany dotychczas za drogocenny autentyk. Okazał się fałszywy, odrzuci go i straci dla niego zainteresowanie. Często po zbyciu się przedmiotu towarzyszy pośpiech, a w ślad za nim pojawia się uczucie ulgi albo wręcz uwolnienia. Krótko mówiąc, nie potrafimy cenić i żywić przywiązania do tego, o czym wiemy, że jest fałszywe. Ta ważna prawda. Odegra istotną rolę w następnym ćwiczeniu. Doskonale posłuży do odróżniania w sobie fałszu od prawdy, nie wymagając przy tym dokonywania wyborów ani podejmowania decyzji. Teraz wystarczy tylko zwrócić właściwą uwagę i czynić to odpowiednio często, by zaobserwować swoje wrażliwe ja w działaniu. Obecnie. Kiedy jesteś zagniewany, w złym nastroju, okrutny, nieuczciwy, nieszczery, myśliwy lub pyszny, nie robisz nic, by temu skutecznie zaradzić. Poczucie winy, pozorna obojętność czy dobre postanowienia niczego nie zmieniają. Postępujesz dalej tak samo jak przedtem. Jednakże teraz, kiedy zacząłeś ćwiczyć medytację, będzie inaczej. Ujrzysz sam siebie w chwilach złości, urazy czy przykrych zachowań. Podobnie jak nauczyłeś się być świadomym i obserwować swoje cielesne doznania, będziesz się przyglądał powstającym w tobie negatywnym uczuciom i obserwował ich skutki w swoich działaniach. Będziesz obserwować siebie z zewnątrz i od wewnątrz równocześnie. Najważniejsze, by nie dać się wciągnąć i zatracić w uczuciu lub działaniu, które obserwujesz, musisz pozostawać bezstronnym obserwatorem. Osiągniesz to, nie potępiając, nie usprawiedliwiając, ani nie tłumacząc się przed sobą, ani przed innymi. Z tego co zobaczysz, w tym leży klucz. Również nie odwrócisz się od tego z niesmakiem. Będziesz obserwować. Nie wolno ci podejmować prób poprawiania lub zmieniania niczego. Po prostu obserwuj, co się dzieje. Czyń to tak często, jak zdołasz, a to, co w sobie zaobserwujesz, jeśli jest fałszywe. Samo powoli ulegnie unicestwieniu. To, co prawdziwe, pozostanie nietknięte. Ponieważ gniew, złość, kapryśność, próżność, poczucie winy, okrucieństwo, nieuczciwość, myśliwość, obłuda i wszelkie emocjonalne reakcje tego typu są fałszem, więc poczną w Tobie zanikać. Wiedz, że tylko obojętny obserwator, Twoja czysta inteligencja, nieakceptująca i nieodrzucająca, może to sprawić. Po dłuższym okresie praktykowania takich obserwacji, zaczniesz odczuwać ból, jakby umierała jakaś część ciebie. Gdy spojrzysz głębiej w swoje wnętrze, zrozumiesz, że jest to rodzaj emocjonalnej śmierci. Źródłem bólu będzie umysł czerpiący się i nie mogący rozstać z tą fałszywą częścią Twojego ja, która będzie ulegała rozpadowi. Jeżeli jesteś mężny, zniesiesz ten ból i pozwolisz fałszowi umrzeć. Jeśli nie, posłużysz się jakąś doskonale logiczną wymówką, zrozumiałą dla każdego. Oprócz tej cząstki ciebie, która tęskni do wolności. Kiedy fałszywa część umiera, pojawia się nagroda, jaka jest udziałem kochanka, kochanki po utracie miłości. W cierpieniu, dostrzega nagle, że nastąpiło uwolnienie od niej, od niego, że nie może odzyskać i nie odzyska obiektu swoich uczuć, że oto doświadcza wolności. Nie nienawiści. A w przedświadczeniu, że upieranie się przy tej miłości jest fałszem. Że ta miłość jest martwa. Podtrzymywana przy życiu jedynie lękiem utraty. Na tym etapie poświęć medytacji dwa razy więcej czasu. Przyjrzyj się sobie w lustrze. Zobacz siebie takim, jakim jesteś. Przypatruj się sobie. Patrz, jak myśl próbuje przepłynąć między Tobą a Twoim odbiciem. Mrugnij. Mrugnij, aby przerwać koncentrację i pozwolić oczom odpocząć. Ćwiczenie polega na obserwowaniu swojego odbicia bez żadnych myślowych komentarzy. Tylko widzieć. Sytuacja, rozmowa z partnerem lub którymś z krewnych. Wykorzystaj tę sytuację do spokojnej obserwacji swoich reakcji na to, co zostaje powiedziane. Jak często przyjmujesz określone nastawienia? Żadnych oczekiwań. Sytuacja. Autobusie, w kolejce lub na ulicy, przysłuchujesz się rozmowom obcych ludzi. Obserwuj swoje zaciekawienie. To ćwiczenie ma powstrzymać cię od wikłania się wyobraźnią w zdarzenia i sprawy innych ludzi, bez komentarzy. Zaobserwuj, jak często w domu i w pracy. Tłumaczysz się z tego, co powiedziałeś lub zrobiłeś. Tłumaczenie się w duchu również się liczy. Żadnego tłumaczenia się. W trakcie medytacji może się zdarzyć, że zaczniesz myśleć o kimś, kogo znasz. Jeżeli kochasz tę osobę i czujesz tę miłość w sobie, myślenie nie będzie trwało długo. Bardziej prawdopodobne, że myśli będą dotyczyły osoby, od którejś czegoś wymagasz albo która żąda czegoś od ciebie. Będziesz ją lubić lub jej nie lubić. Zaczniesz wewnętrzną dyskusję, przedstawiając swoje racje. Nie będzie to już medytacja, tylko sąd. A rozmyślaniu nie będzie końca. Zaobserwuj to na sobie. Dostrzesz fałsz. Nie staraj się jednak niczego zmieniać. Żadnych osądów. Lekcja czwarta. Chwila wyciszenia. Celem medytacji jest odnalezienie w sobie spokoju. Początkowo może to być krótka chwila, w której umysł wyraźnie zwolni obroty. Może nawet zatrzyma się na jedną lub dwie sekundy. W obu wypadkach jest to niezwykłe doznanie. Nie dochodź potem do wniosku, że to wszystko to tylko gra wyobraźni. To umysł będzie próbował podważyć twoją wiarę w siebie. Czas potrzebny do osiągnięcia któregoś z opisanych stanów. Jest sprawą indywidualną. Niektórzy przekonają się, że w jakimś sensie medytowali przez wiele lat, nie zdając sobie z tego sprawy. Uprawiając medytację w sposób konsekwentny, jak tutaj opisany, znacznie prędzej doświadczą zwolnienia poruszeń umysłu, lub nawet pełnego spokoju. Jednakże, Niezależnie od umiejętności szybkiego osiągania tego stanu, nie należy zaniedbywać skupiania uwagi i przyglądania się wewnętrznym wzrokiem swojemu ciału. Jest to akt świadomy, ćwiczenie umysłu, mające utrzymywać go w posłuszeństwie. A kiedy już dobrze opanujesz tę technikę, zauważysz, że zaowocuje ona wyraźnie zauważalnym spowolnieniem, a często nawet zatrzymaniem ruchu umysłu. Pomijanie wspomnianego ćwiczenia z ciałem i bezpośrednie wchodzenie w wyobrażony stan spokoju jest niewskazane. Wpadasz wówczas w rodzaj oszołomienia. Jesteś tylko na wpół świadomy i bierzesz ów miły półsen za efekt skutecznej medytacji. To taki trik umysłu. Nieomylnym wskaźnikiem skutecznej medytacji jest pełna świadomość i obecność medytującego we własnym ciele i w miejscach, gdzie ono jest, nie zaś nieobecność, czyli pozostawanie w swoistym transie lub odległym świecie myśli i wyobraźni. Masz świadomość wszystkiego, co się w tobie dzieje, jako stanu doświadczania siebie. Jeśli na zewnątrz ciebie zdarzy się cokolwiek, o czym powinieneś wiedzieć, poczujesz to natychmiast. Bez żadnego wysiłku jesteś obecny wewnątrz siebie i na zewnątrz. To stan dogłębnej świadomości maksymalnej świadomości. W miarę oswajania się z medytacją w domu przekonasz się, że zaczynasz medytować w dowolnym miejscu i zawsze, gdy nie jesteś czymś zajęty. Do tej pory ćwiczyliśmy medytację tylko w pozycji siedzącej. Można ją jednak uprawiać również stojąc lub leżąc, w łóżku lub w wannie, nawet idąc. W każdym momencie, w którym nie pochłaniają cię zwykłe obowiązki, możesz pracować nad sobą. Częściej będziesz stwierdzał, że medytacja i nowa świadomość we wszystkim, co robisz, coraz bardziej pasuje do twego codziennego życia. Nie ma powodu, by nie oddawać się medytacji, stojąc w zatłoczonym pociągu. Lub siedząc w autobusie, albo czekając na kogoś na rogu ulicy. Może się zdarzyć, że usłyszysz, jak przechodzące dziecko mówi do matki: Mamo, zobacz, ten człowiek śpi na stojąco. Dzieci myślą podobnie jak nasz umysł, że zamyka się oczy tylko po to, by spać. Dlaczego medytacja? Tak bardzo koncentruję się na spokoju, ponieważ spokój kryje się za każdą twórczą i ważną czynnością, którą wykonujesz. Niezależnie od tego, czy jesteś naukowcem, czy hydraulikiem, mając do rozwiązania jakiś problem, jako naukowiec, chcę sprawdzić wynik eksperymentu lub jako hydraulik. Znaleźć przyczynę wycieku wody. Czego potrzebujesz najpierw? Spokoju. Patrzysz, co się przed tobą dzieje lub co się stało. Patrzysz. Jednak, aby patrzeć i widzieć, musisz być spokojny. Bez zachowania spokoju dobra percepcja nie jest możliwa. Nie myślisz i nie wyciągasz wniosków. To robisz później. Najpierw spokojnie przypatruje się problemowi, i z tego spokoju wypływa wniosek, lub wynurza się właściwe rozwiązanie. Dopiero wtedy przystępujesz do działania. Na początku jednak jest spokój. Spokój przenika wszystko, co się porusza. Weźmy przykład wszechświata. Jeśli chcesz przyjrzeć się uważniej Jego ogromowi, wychodzisz w pogodną noc i patrzysz na rozgwieżdżone niebo. Co widzisz na niebie? Widzisz prawdziwy spokój. Ty jesteś spokojny i spokojny jest Gwiezdnych Wszechświat. Co sprawia, że czyste niebo nocą jest takie piękne, majestatyczne, przejmujące? Sprawia to Jego spokój i Twój. Tak samo dzieje się zawsze, gdy uwagę przykuwa coś pięknego, frapującego, niezwykłego. W chwili, gdy patrzysz, żeby to poznać, jesteś spokojny. Tak więc musisz zyskać spokój, by dostrzec i poznać cud Twojego wnętrza. Medytacja. Jest nauką świadomego utrzymywania spokoju, a wraz z nim uchwycenia cudu. A teraz zastosuj medytację w życiu codziennym. W drodze do pracy, podczas zmywania naczyń, kiedy kładziesz się spać wieczorem, skup uwagę na ciele. Skoncentruj się na oddechu. Rozluźnij ramiona, odczuj dłonie, stopy i wszystkie miejsca ciała, ku którym skierujesz swoją uwagę. Sytuacja. Musisz rozwiązać jakiś problem natury praktycznej lub poradzić sobie z nowym zadaniem. Może to polegać na zapoznaniu się z obsługą. Nowego urządzenia domowego albo zmontowaniu jakiegoś sprzętu. Obserwuj, jak przystępujesz do działania. Przyjrzyj się problemowi. Nie myśl, trzymaj się faktów, które masz przed sobą. Przerwa. Teraz działaj. Sytuacja. Jesteś bardzo zajęty. Dzwoni telefon. Pozwól mu oddzwonić. Odczekaj. Zrób pełny wydech. Nabierz powoli powietrza. Sięgnij po słuchawkę. Sytuacja. Jest coś, co powinieneś zrobić. I to coś musi być zrobione natychmiast. Zaraz. Stop. Wstrzymaj się. Zmniejsz w sobie napięcie. Wtedy zrób to. Zapamiętaj. Stop, zmniejsz, zrób. Nie ma nic ważniejszego, niż chwila dla siebie. Stwórz zatem tę chwilę. Moment przerwy. Najpierw spokój. Wypatruj chwil spokoju. W pięknych widokach. W momentach zaskoczenia lub szoku. Wsłuchaj się w ciszę między dźwiękami. Wszystko jest osadzone w przestrzeni. Zobacz przestrzeń między beblami w pokoju. Ujrzyj przestrzeń między gwiazdami. Wyjdź w księżycową noc i pośród jej ciszy stań. Patrząc na księżyc, skup się na doznaniach ciała. Nie pozwól na żadne poruszenia umysłu. Patrz na piękno i wiedz, że księżyc jest niebieskim zwierciadłem piękna, który jest w Tobie. Lekcja piąta: Rozdzielenie wewnętrzne. Sekret medytacji. Polega na wewnętrznym rozdzieleniu. To z kolei prowadzi do całkowicie nowego stanu wewnętrznej integracji. W trakcie tych lekcji uczysz się oddzielać obserwatora, Twoją świadomość, od tego, co jest w Tobie fałszem. W miarę postępowania rozdzielenia wewnętrznego, Fałsz. Pozostaje osamotniony, a nie mogąc trwać samodzielnie, znika. Wtedy uświadamiasz sobie, że obserwator, ciało i spokojny umysł są jedną niepodzielną, harmonijną całością, tobą. Nie ma już żadnego wewnętrznego podziału. Zanim jednak osiągniesz ten stan, Będziesz uwikłany w emocje fałszywego ja, działającego przez twój umysł i ciało. Będziesz przeżywać okresy wewnętrznego pomieszania i zwątpienia, a zarazem brak ci będzie trwałego poczucia, że jesteś naprawdę sobą. Dlatego, na tym etapie, tak ważne jest ćwiczenie rozdzielenia wewnętrznego. Rozdzielenie to nie jest ani fizyczne, ani przestrzenne. Polega na wspomożeniu procesu, który już w sobie zapoczątkowałeś procesu poszerzania świadomości przez świadomą obserwację umysłu i ciała. Działają tu proste mechanizmy, powinieneś je zrozumieć. Istnieje obserwator oraz to, co podlega obserwacji. Gdy siedzisz, medytując nad swoim ciałem, ciało jest przedmiotem obserwacji, ty zaś jego obserwatorem. Kiedy obserwujesz w sobie jakiś fałsz, obiektem obserwacji jest emocja, nawyk lub postawa. Natomiast obserwatorem jest Twoje prawdziwe ja, które zna prawdę, ponieważ potrafi odróżnić ją od fałszu. Pozostając spokojnym, bezstronnym obserwatorem, wyodrębniasz z obserwowanego wnętrza swoją jaźń. Zdarza się czasem, że gdy usiłujesz utrzymać umysł w stanie wyciszenia, Podąży on za jakąś myślą albo umknie w sferę marzeń. W przebłysku świadomości dostrzegasz, co się dzieje. W tym ułamku sekundy świadomość zostaje przywołana, a ty odcinasz się od siły bezwładu umysłu. Jesteś obecny. Jesteś. Bez udziału myśli. I możesz obserwować myślący umysł jako coś od siebie odrębnego. Chodzi o ciągłe przedłużanie tej krótkiej chwili świadomości, której nie towarzyszą żadne myśli, aby w końcu zmienić ją w ciągły, nieomylnie rozpoznawalny stan pełni. Na razie jednak trzeba pamiętać o zachowaniu świadomości. Większość ludzi przeżywa życie, identyfikując się całkowicie ze swymi myślami, ciałem i emocjami. Zdarza im się doświadczyć wewnętrznego rozdzielenia jedynie w chwilach szoku, wielkiego bólu lub cierpienia. Wówczas rozdzielenie dokonuje się bez udziału świadomości. A ponieważ zachodzi bezwiednie, nie ma wielkiego znaczenia. Rzadko wynika z niego coś trwałego i wartościowego. Ponieważ prędzej czy później będziesz zmuszony, jak każdy, stanąć w obliczu i takich sytuacji, postaraj się wykorzystać to doświadczenie. Najprawdopodobniej przypomnisz sobie wówczas te lekcje. Spożytkuj je zatem, pozostając świadomym. Jeśli doświadczyłeś już czegoś podobnego, zapewne wiesz, jak trywialne w zestawieniu z rzeczywistością wydają się wtedy reakcje emocjonalne i reakcje umysłu. Ćwicząc rozdzielenie wewnętrzne, poczniesz, poprzez zrozumienie, ogarniać rzeczywistość swego umysłu. Zaczniesz stopniowo odkrywać, że tylko bezpośrednie doświadczanie, w tym wypadku doświadczanie swego umysłu, ma rzeczywistą wartość. Wszelkie teorie i to, co mówią na temat umysłu inni, okazuje się bezużyteczne. Wdawanie się w dyskusje i spekulacje nie jest wskazane. Odkrywając swoją wewnętrzną prawdę, nie musisz dyskutować i rozważać, czym ona jest. Teorie dotyczą tego, czego doznaje umysł w swoim nieustającym ruchu, a jego doświadczenie nie jest prawdą. Prawda leży po stronie obserwatora, który w cichym spokoju przygląda się temu ruchowi. Kolejne zadanie będzie polegało, na ćwiczeniu wewnętrznego rozdzielenia w trakcie chodzenia. Zaobserwuj, czy pochylasz głowę. Osoba idąca z pochyloną głową jest zwykle pochłonięta myśleniem, nieświadoma siebie i otoczenia. Rozmyślnie chadzaj z głową uniesioną lub opuszczoną, ale czyń to również z rozmysłem. Obserwuj, jak stawiasz stopy. Nie patrz w dół. Być może stwierdzisz, że bardziej lewą stopę zwracasz ku środkowi niż prawą, albo odwrotnie. Nie staraj się niczego zmieniać. Obserwujesz tylko to, co jest. Świadoma obserwacja może początkowo wpływać ujemnie na płynność ruchów Twojego ciała. Pozwól na to. W miarę obserwacji ciało samo wprowadzi korektę i stopniowo zacznie się poruszać w sposób, który odczujesz jako poprawny. Jeżeli nie będziesz mu przeszkadzać, po jakimś czasie się przekonasz, że to, co dobre dla ciała, ty odczuwasz jako właściwe, a to, co odczuwasz jako dobre, okazuje się właściwe dla ciała. Jest to rodzaj integracji. Ciało i świadomość współpracują harmonijnie, tworząc jedność. Obserwuj, jak twoja lewa ręka porusza się równocześnie z prawą nogą. Zauważ, że im prędzej idziesz, tym głębiej wciągasz głowę w ramiona. Garbisz się? To nie szkodzi. Ty tylko obserwujesz. Jedno jest pewne, jeżeli będziesz przyłapywał się na tym dość często, a zarazem miał poczucie, że kulenie ramion nie sprzyja twojemu ciału, ono samo to stopniowo poprawi. Każda nieodpowiednia postawa ciała, postawa fałszywa zmieni się pod wpływem obserwacji. Zmiana nie jest spowodowana żadną decyzją umysłu. Wywołuje ją prosty akt samoobserwacji bez udziału myśli. Ty jednak musisz być obecny. Musi temu towarzyszyć Twoja świadomość obserwatora. Bez spełnienia tego warunku nie doprowadzisz do żadnej trwałej, wartościowej przemiany Medytacja w trakcie chodzenia. Obserwuj ruchy rąk i nóg, sposób stawiania stóp, pozycję głowy i szyi. Bądź rozluźniony. Wybierz trasę, którą zwykle chodzisz: do sklepu, do autobusu, długim korytarzem w biurze, i za każdym razem, gdy ją przemierzasz w tym tygodniu, pamiętaj. By mieć świadomość miejsca, w którym jesteś, zachowaj świadomość. Czym jest to, co idzie? Ciałem. Dostrzesz to. Medytacja podczas posiłków. Przestań myśleć, kiedy jesz. Obserwuj ruch rąk i ust. Obserwuj sposób, w jaki pochyla się w stronę jedzenia. Czy masz skłonność do chwytania i łapczywego połykania pożywienia? Albo bawienia się nim? Spójrz na jedzenie. Wstrzymaj się przez chwilę, zanim weźmiesz kęs. Skup się na odczuwaniu smaku. Co sprawia, że to tak smakuje? Twój apetyt, czy twoje ciało? Łykając gorący napój, Pozwól ciału odczuć jego ciepło. Jedząc soczysty owoc, szukaj, gdzie jest jego słodycz. Sytuacja. Dyskusja o jakimś ważnym zagadnieniu. Może to być nawet temat duchowy. Możesz wziąć udział w rozmowie albo nie, lub obejrzeć jakąś debatę w telewizji. Obserwuj co dzieje się w Tobie, kiedy Twój umysł rejestruje argumenty, a Ty zaczynasz się włączać do dyskusji, wygłaszając swoje opinie? Zaobserwuj moment bezwładności umysłu. Dostrzeż go u innych i przyjrzyj się, czy jest on także w Tobie. Zatrzymaj się w pół gestu. Wytrwaj w tej pozie. Siedząc lub stojąc, utrzymaj tę pozycję. Trwaj w niej jeszcze. Spójrz na siebie, jak na stop klatkę. Ktoś zatrzymał film. Zostałeś w nieruchomej pozie. Nie ma nic do przemyślenia. Po prostu bądź w tym miejscu. Nie zastanawiaj się, ile to już trwa, albo jak długo jeszcze mam tak stać. Tylko obserwuj każdą kolejną chwilę. Robię to, ponieważ tak chcę, ale w każdej chwili może się to zmienić. Ta chwila nadejdzie, kiedy ciało się poruszy. Ten, który myśli, nie jest ciałem. Lekcja szósta: Opanowanie umysłu. Umysłu nie da się opanować. Stając doń w opozycji, on zawsze zwycięża. Jakiekolwiek bowiem nastawienie czy pojęcie weźmie w końcu górę, będzie to nadal nastawienie lub pojęcie uformowane w umyśle. To walka umysłu z umysłem. Nie możesz wygrać w tej walce. Walka prawdziwa, w której możesz odnieść zwycięstwo, to ta, w której będziesz obserwatorem. Aby przystąpić do obserwacji umysłu, najpierw zrób przegląd ciała w sposób, jaki wcześniej opisałem. To zawsze działa wyciszająco. Zrób kilka głębokich, powolnych oddechów. Bądź rozluźniony. Teraz przyjrzyj się myśli, która pojawia się w umyśle. Nie próbuj jej powstrzymywać. Usiłuj obserwować. Gdy obserwator jest w pełni obecny, myśl nie zdoła się przedrzeć. Ty natomiast bądź wolny od wszelkiej myśli, spokojny, dopóki twoja obecność i świadomość nie ulegną rozproszeniu, a ty zaczniesz myśleć. Może uda ci się utrzymać w stanie świadomości, czuwania bez myśli przez jedną? Lub dwie sekundy, jeśli dłużej, to bardzo dobrze. Potem jednak, powróci utożsamienie z umysłem i utracisz swój status czystej, obserwującej inteligencji, gdyż porwie cię ciąg myśli. Nie zniechęcaj się jednak. Przepłynie dwadzieścia lub czterdzieści obrazowych skojarzeń, a ty ponownie uświadomisz sobie, po co tu siedzisz. Oddzielisz się od swoich myśli, uspokoisz i przypomnisz o swojej roli obserwatora. Zwróć uwagę, że zachowujesz kontrolę nad umysłem, dopóki udaje ci się obserwować, powstrzymując pierwszy obraz lub myśl, która się pojawiła. Dopóki zatrzymujesz tę myśl, umysł nie może się poruszyć, a ty. Pozostajesz od niego oddzielony. Naprawdę odczujesz szaleńczy napór umysłu, pragnącego ukazać ci następny, skojarzony przezeń obraz, prawdziwy przymus myślenia, który w końcu porwie cię i uniesie z nurtem swoich ruchomych obrazów, i znów będziesz niczym widownia w kinie ułudy. Przywołaj na myśl twarz kogoś, kogo kochasz, i zatrzymaj. Nie wytrwasz długo. Obraz poruszy się i coś zacznie się dziać, lub zmieni się w inny obraz miejsca lub osoby, z którymi jest jakoś powiązany, i tak dalej. Gdy spróbujesz zatrzymać obraz księżyca, nastąpi to samo. Zatrzymując pierwotny obraz, Pozbawiasz umysł jego momentu bezwładności. Działanie umysłu zależy od jego rozpędu. Na tym polega jego równowaga i siła, z jaką sprawuje nad tobą kontrolę. Można go porównać do roweru. Im większy pęd, tym lepsza równowaga. Bez działania momentu bezwładności, zarówno rower, jak i umysł. Są pozbawione siły nośnej. Kiedy już będziesz potrafił zatrzymać dowolny obraz lub pustkę, jak długo zechcesz, Twój umysł się podda. Będzie warował jak posłuszny pies i czekał na Twoje rozkazy. Wtedy, gdy zechcesz wykorzystać jego cudowne zdolności, po prostu skoncentrujesz się na problemie, i jak prawdziwy Mistrz, będziesz obserwował swój umysł w działaniu, sam pozostając w tle, dbając tylko o to, by posiłkował się jedynie faktami, a nie wrażeniami. Kiedy zakończy pracę, zatrzyma się natychmiast, czujny i cichy, w oczekiwaniu na kolejne polecenie. W chwilach uwolnienia od ciągłej aktywności umysłu, a chwile te będą początkowo bardzo krótkie, będziesz z intensywną świadomością przeżywał teraźniejszość. Będziesz słyszał śpiew ptaków, dostrzegał trawę między płytami chodnika, czuł zapach wiatru i wsłuchiwał się w pieśń życia, która nigdy nie milknie, nawet w natłoku biurowych spraw, Inni zaś wokół ciebie słyszeć będą jedynie tumult i wrzawę własnych zagonionych umysłów. Także kolejne ćwiczenie pomoże Ci w opanowaniu umysłu. Nie zapominaj, że umysł potrafi zapanować nad Tobą, dlatego, że nie pojmujesz jego działania i nie rozumiesz trików, do których się ucieka. Kiedy porwie Cię potok myśli, a potem znów odzyskasz panowanie nad umysłem, prześleć wstecz cały ciąg skojarzeń, od chwili odzyskania kontroli, aż do pierwszej myśli, która zapoczątkowała skojarzenia. Jeśli zacząłeś myśleć o przyjaciółce, a na końcu o rzece, nad którą pojechaliście kiedyś na piknik, Zacznij od obrazu rzeki, po czym poprzez kolejne skojarzenia powróć do obrazu przyjaciółki. Nie jest to wcale trudne. Jest to typowa medytacyjna praktyka. A im dłużej ćwiczysz, tym chętniej umysł współpracuje. Umysł to wspaniały instrument. A największej satysfakcji dostarcza mu dobrze wykonana praca. Zwykle respektuje wytyczony kierunek i reaguje prawidłowo, jednak po jakimś czasie, podobnie jak pies w trakcie nauki aportowania, rozprasza się w powrotnej drodze i pędzi w ślad za jakimś nowym skojarzeniem. Jeśli przyłapiesz go na tym, śledź tok myślowy wstecz od tego punktu. Nie wracaj do poprzedniego. Zawsze zmierzaj do źródła nowego ciągu skojarzeń i nie bój się, że zabraknie Ci ścieżek. Przez jakiś czas rzadko będzie Ci się udawało powrócić do początkowej myśli. Nie zrażaj się jednak. Czuwaj tylko nad tym, by umysł nie wynalazł jakiegoś nowego sposobu oszukania cię. Nie daj się opanować głupcowi. W tym celu użyje całego swego sprytu i przebiegłości, aby cię wypróbować. Uważaj na jego sztuczki. Umysł na przykład poczeka spokojnie, aż zasiądziesz do medytacji. I dopiero wtedy przypomni ci, że koniecznie musisz pomyśleć o kimś z Twoich znajomych albo o pilnym rachunku do zapłacenia. Nie jest to oczywiście nic naprawdę ważnego i nie okazałoby się niczym pilnym, gdybyś nie przystąpił do medytacji. Od czasu do czasu, zamiast odtwarzać pracowicie, Kolejne niedokończone ciągi skojarzeń, zapomnij o wszystkim i przystąp do tego jeszcze raz. Wstań i pospaceruj chwilę, potem siądź, zrób powoli kilka głębokich wdechów i zacznij od nowa. Nie ma potrzeby zmieniać medytacji w charówkę. Urozmaicaj to ćwiczenie. Spróbuj zatrzymać jakiś obraz dopiero wtedy, gdy ci umknie odtwarzaj myśli wstecz. Albo poczekaj, aż pojawi się myśl i natychmiast odnajduj to, co wywołało skojarzenie. Każda myśl musi mieć swoją przyczynę. Albo też poczekaj na pierwszą myśl i uchwyć ją. Utrzymaj tak długo, jak zdołasz. Zauważysz, że myśli pojawiające się podczas medytacji są często wywoływane przez dźwięk. Głos, skrzypnięcie, przelatujący samolot, klakson. To wywołuje obraz z pamięci i umysł uruchamia skojarzenia. Jeśli uświadomisz to sobie, Odpowiednio wcześnie zdołasz prędko powrócić do wyjściowego bodźca i zachować pełną świadomość miejsca, w którym się znajdujesz. Mając otwarte oczy, zwróć uwagę, jak umysł reaguje na nieprzerwany ciąg wizualnych bodźców wyzwalających myśli. Niepoddany kontroli i niezaprzęgnięty do konkretnych zadań umysł nigdy nie przestaje wędrować. Źródeł niektórych myśli nie da się odtworzyć. Wypływają one z emocji, które pogrzebałeś w sobie głęboko i nigdy nie spojrzałeś im w oczy. Inne znów mają związek z seksem. Prędzej czy później będziesz musiał stanąć w obliczu tych sfer Twojej psychiki. Zagadnienie to nie wchodzi w zakres tej książki. Napisałem też inne książki i nagrałem taśmy, które mają poprowadzić Cię dalej. Na razie zadanie polega na zwolnieniu pracy Twojej myślowej maszyny, zapoczątkowaniu kontroli. I odkryciu w sobie spokoju. Spokój umysłu może objawiać się u ciebie na dwa sposoby. Na przykład, w którymś momencie zdarzy się, że utrzymywana myśl, obraz ulegnie rozproszeniu, a w jej miejsce, na ekranie umysłu, nie pojawi się żadna inna. Nastanie niebywały spokój. Jest to zaskakujące doznanie, i możesz poczuć w takim momencie, że wewnętrzny spokój był w tobie już od dłuższej chwili, zanim jeszcze to sobie uświadomiłeś. Drugim sposobem osiągnięcia spokoju jest powstrzymywanie myśli lub wyrzucanie ich z chwilą, gdy się pojawią. My uczymy się doprowadzać do zanikania myśli. Myśl zanika dzięki sile Twojej świadomej obecności. Patrz uważnie. Przekonasz się, że dzieje się to samoczynnie. Powstrzymywanie myśli można obrazowo przedstawić jako uczucie napierania myśli na granicach. Obszaru Twojego wewnętrznego spokoju, który w miarę praktyki będzie się prędko poszerzał. Myśli są ciągami niezależnych obrazów. Dopóki umysł, który kojarzy je ze sobą, nie uspokoi się, obrazów nie da się rozdzielić. Myśli napływają na falach poruszeń emocjonalnej. I seksualnej sfery Twojego wnętrza. Dlatego odnosi się wrażenie, że myślenie cechuje określony moment bezładności. Zauważ, że fale te są największe i najbardziej trapiące, gdy wzbudzone zostają emocje i pragnienia. Jednak z chwilą, gdy potrafisz przerwać ciąg myśli, obrazów, Oddzielając je od siebie, czego właśnie się uczysz, fale zaczynają tracić impet i dokuczliwą władzę nad tobą. Obserwatorem jest twoja świadomość. Obiektem obserwacji jest narzucająca się myśl. Bądź świadkiem inwazji myśli. Kiedy Twoja świadomość jest w pełni obecna, nie ma myśli. Czy to prawda? Przyłap sam siebie na myśleniu. Myśli są ruchomymi obrazami. Zwolnij ich ruch. Uchwyć któryś z obrazów, zatrzymaj go w bezruchu. Celem ćwiczenia jest pochwycenie pierwszej myśli. Która się pojawi. Następnym razem bądź szybszy. Przyłapujesz się na myśleniu, szybko chwytasz i zatrzymujesz obraz tego, o czym pomyślałeś. Teraz prześledź ciąg myśli wstecz, obraz po obrazie, nie pomijając żadnego, ani nie zatrzymując się, czy żadnym dłużej. Zmierzaj do myśli początkowej, bądź przygotowany na zawiłości tej drogi. Opanowanie umysłu przypomina tresurę psa. Sytuacja: Siedzisz w medytacji, dobiega cię jakiś odgłos spokoju lub nagły hałas z ulicy, przejeżdża samochód. Nie pozwól wyobraźni. Wybiec w tę stronę. Niech dźwięk przeniknie przez ciebie. Tyka zegar. Nie licz tyknięć. Nie przyłączaj się do zewnętrznych odgłosów. Niech wszystko odbywa się w spokojnej ciszy twego wnętrza. Lekcja siódma: Jak radzić sobie ze zmartwieniem. Kiedy się pogrążasz w zmartwieniu, nie mogąc oderwać od niego myśli, umysł panuje nad tobą. Nikt jednak nie martwi się bez przerwy. Zmartwienie napływa falami. Kiedy cię ogarnia, siądź jak zwykle, odetchnij kilka razy głęboko, sprawdź czy siedzisz w stabilnej pozycji i obserwuj, co się dzieje. Spróbuj. Odizolować pierwszy obraz, który się pojawi. Utrzymaj go jak długo zdołasz. Potem, kiedy po napływie myśli znów odzyskasz status obserwatora, spróbuj prześledzić obrazy w odwrotnym porządku. Będziesz musiał włożyć więcej wysiłku w to, by pozostać obecnym i świadomym. Fale myśli. Niosących troskę są potężne. Przypuszczalnie będziesz poirytowany, gdyż umysł będzie protestował, będzie chciał ci przeszkodzić w zachowaniu świadomości, by się pogrążyć bez przeszkód w zmartwieniu. Jednak na tym etapie powinieneś już sprawować nad nim wystarczającą kontrolę, by odseparować się od swoich myśli. Choćby nawet nie trwało to długo, nim ponownie się utożsamić ze zmartwieniem. Rzecz polega na pamiętaniu o rozdzieleniu wewnętrznym. Tam jest zmartwienie, które jest myślą. Tu jesteś ty, obserwator. Ty i ono to nie to samo. Ważne jest, jak często na minutę, godzinę, dzień, pamiętasz o tym, by dokonać rozdzielenia, nie zaś to, jak długo potrafisz w nim wytrwać. Nie zniechęcaj się, to trudne. Mimo wszystko, choć często ponosisz klęskę, wygrywasz, nabierając świadomości. Zmartwienie zawsze towarzyszy uczuciu klęski lub utraty. Jeśli pojawia się w przeczuciu klęski lub utraty, jest po prostu lękiem. Choć każda utrata wydaje się bardzo osobista, zwykle mieści się w jednej z wymienionych kategorii: utraty władzy, prestiżu, pozycji zawodowej, majątku, zdrowia lub osoby. Utrata każdej z tych rzeczy jest utratą części siebie a to boli. Wielkość utraty nie podlega ocenie. Dla niektórych ludzi utrata dobrego imienia znaczy więcej niż śmierć własnego dziecka. Wartościowanie jest rzeczą indywidualną. Nie zmienia się jedynie poczucie utraty i smutek, który mu towarzyszy. Ponieważ medytacja pogłębia twoje wnętrze, również zdolność przeżywania smutku ulega pogłębieniu. Jednak ten rodzaj smutku. Nie zależy od żadnego ja i moje. Ten smutek, a jest to rodzaj prawdziwej, głębokiej nostalgii za czymś, czego nie da się nazwać, jest pięknem, zaś przeżycie tego piękna oznacza zwykle przebudzenie. Medytacja likwiduje powoli poczucie, że coś straciłeś, a w końcu całkowicie usuwa zmartwienie. Dojmujący smutek przekształca się stopniowo w uczucie miłości. Pozwól, że przypomnę Ci, jak to się dzieje. Medytacja unicestwia w Tobie fałsz, pozwalając Ci świadomie go dostrzegać. Kiedy widzisz w sobie fałsz, pozbywasz się go. Pod fałszem, pod warstwą śmieci. Kryje się Twoja prawdziwa istota. W niej zaś tkwi zakorzenione uczucie tęsknoty do czegoś, z czym dawno utraciłeś prawdziwy kontakt, do miłości. Zmartwienie jest fałszem, ale nie wystarczy Ci o tym powiedzieć i nie wystarczy Cię o tym przekonać, byś przestał się martwić. Musisz poczuć ból związany z tym uczuciem. A dostrzec fałsz możesz tylko w trakcie cierpienia, a nie potem. Gdy zmartwienie przeminie, każdy wie, że było głupie, a jednak przy następnej okazji martwi się tak samo. Nie ma znaczenia, jak mocno będziesz wierzył, że zmartwienie jest fałszem, i twierdził, że o tym wiesz, i tak będziesz się martwił. Sprawa ma się podobnie jak z innymi fałszywymi rzeczami. Zmartwienie można przezwyciężyć tylko przez zrozumienie go i tylko wtedy, gdy je przeżywasz. Aby coś zrozumieć, musisz zaobserwować to w działaniu, przyjrzeć się temu i gdy to możliwe, zajrzeć do wnętrza, być obecnym w chwili, gdy to powstaje. Medytując regularnie i sumiennie, przekonasz się, że rozdzielenie wewnętrzne dokonuje się w tobie w sposób naturalny. W cierpieniu pojawią się nagłe przerwy, nieoczekiwane przypływy spokoju będzie to nieomylna oznaka czynionych postępów. Zmartwienie wynika z dbałości o siebie nie ma w tym nic złego. Bez tego rodzaju interesowności bylibyśmy bezużyteczni dla innych i bezproduktywni, i nie zdołalibyśmy przeżyć. Zmartwienie jest jednak fałszywą dbałością o siebie, ponieważ nie ma w nim woli działania. Prawdziwa dbałość o siebie wyraża się w działaniu, dobrym lub złym, fałszywa nie. Za zmartwieniem nigdy nie stoi chęć działania, ponieważ zmartwienie nie ma celu. Rodzi się poza świadomością, a zamiar działania jest samooszukiwaniem, jałowym poruszeniem. Wszystko odbywa się tylko w głowie. Również tutaj musimy być przygotowani na sprytne sztuczki umysłu. Umysł pogrążony w zmartwieniu. Będzie próbował mamić Cię rozważaniem możliwości podjęcia działania. To jednak nieprawda. Możesz zaobserwować to na sobie. Przecież w chwili, w której postanowiłbyś rzeczywiście przystąpić do działania, na przykład w celu odzyskania utraconej pozycji, musiałbyś przestać się martwić. Zaplanowane działanie wymaga określenia celu. Wymaga prostej, spójnej linii rozumowania, opartej na zrozumieniu faktów pozwalających na podjęcie tego działania. W takiej sytuacji zbyt pochłaniają cię kalkulacje, by znajdować jeszcze czas na zmartwienia, a później zbytnio zajmuje cię przeprowadzenie działania. Odrzucasz wrażenia, są fałszywe. I każą się martwić na zapas, a ponieważ są fałszywe, nie wytrzymują zwykle próby rozważanej analizy. Zadaj sobie pytanie na próbę. Czy naprawdę chcę działać zgodnie z moimi obecnymi myślami? Jeżeli nie, lepiej zrezygnuj. Bądź uczciwy wobec siebie. Bądź silny. Jeżeli rozpaczliwie potrzebujesz pieniędzy i postanowisz obrabować bank, nie będziesz się martwił, ponieważ będziesz zamierzał działać. Możesz być zdenerwowany, ale zdenerwowanie nie jest zmartwieniem. Z chwilą podjęcia decyzji będziesz koncentrował się wyłącznie na faktach, które według Ciebie zapewnią skuteczność napadu. Jeżeli jednak będziesz rozważał obrabowanie banku, nie mając prawdziwego zamiaru dokonania rabunku, umysł odmówi skutecznej współpracy. Będzie bawił się wyobrażeniami, bezużytecznymi i niemożliwymi do wprowadzenia w życie marzeniami i imaginacjami. Pozornie, jawi się to nam jako nieszkodliwa, a zatem jaśniejsza. Strona ponurego medalu zmartwień: Zwróć uwagę, że oszukiwanie siebie powoduje, iż pochłonięty zmartwieniem umysł porusza się w błędnym kole. Zamiast rozwijać prosty ciąg myśli, miota się i, zatoczywszy krąg, kończy zawsze w punkcie wyjścia na przeżywaniu utraty, na bezradności. Cierpieniu, nigdy zaś na tym, co można w danej chwili uczynić. Zauważ, że gdy uda Ci się w zmartwieniu pochwycić i zatrzymać pierwszy obraz, przestaniesz się martwić. Wciąż będziesz odczuwać smutek i stratę, jako pewien ciężar, czarną chmurę w tle, ale w tym odczuciu nie będzie myśli. Jest to dość dziwne doświadczenie dla tych wszystkich, którzy wyrobili w sobie nawyk niesypiania po nocach ze zmartwienia. Oczywiście, niełatwo jest utrzymać umysł w bezruchu, gdy emocje są zaburzone. Z pewnością nie uda się to po kilku izolowanych próbach medytacji nad zmartwieniem. Można to osiągnąć jedynie dzięki wytrwałemu, Praktykowaniu wszystkich ćwiczeń zawartych w tej książce, dzięki dążeniu do wytyczonego celu. Jeśli nie potrafisz przestać myśleć w dobrych chwilach, z pewnością będziesz miał z tym trudności w chwilach złych. Nabrałeś rozmaitych nawyków pobudzania umysłu. Należy do nich, na przykład, przeżywanie rozmów które odbyłeś tego dnia. Wspominanie tego, co oglądałeś wczoraj w telewizji. Oddawanie się marzeniom o pieniądzach, wakacjach, seksie. Rozpamiętywanie zdarzeń dnia, kiedy leżysz w wannie lub w łóżku. Obserwuj siebie w trakcie tych nawykowych rozmyśleń. Dlaczego karmię mój umysł takimi podnietami? Zauważ, jak złudna i wtórna to przyjemność. Zwróć uwagę, jak żarłoczny jest umysł, jak lubuje się w przeszłości. Jaka część tych myśli jest mi rzeczywiście potrzebna? Wiedz, że przez tę bezpłodną aktywność umysłową trwonisz swoje siły życiowe. Sytuacja. Idziesz ulicą. Niektórzy ludzie mają skłonność odczytywania wszystkich napisów na sklepach i wszystkich reklam. Czy ty też tak postępujesz? Czy w duchu nazywasz i oceniasz wszystkie rzeczy wokół ciebie? Jeśli tak, to zauważ, że stawia to ekran między tobą a twoim doświadczeniem. Zwróć też uwagę, że rzadziej postępujesz tak poza miastem, na łonie natury. Rzeczy zrobione przez człowieka są dziełem umysłu, więc zmuszają do myślenia. Sam to sprawdź być może to nieprawda. Sytuacja: Masz problem myślałeś nad nim i niczego nie wymyśliłeś. Uchwyć się zatem głównej myśli, tej, która ciągle powraca. Skup na niej całą uwagę. A teraz zadaj sobie pytanie: ile razy już o tym myślałem? Następnie przyjrzyj się wszystkim faktom. Jaka jest sytuacja? Przyjrzyj się i zobacz, czy można podjąć jakieś działania. Czy na pewno chcę działać? Jeśli można coś zrobić, zrobię to teraz. Jeżeli nie da się nic zrobić, to po co dalej o tym myśleć? Gdy jest kilka możliwości, i stąd Twoja niepewność i zagubienie, czego chcę? Jeśli nie wiesz, uchwyć się uczucia pragnienia czegoś. To uczucie jest gdzieś w Twoim ciele. Na razie nic więcej nie możesz zrobić. Przestań rozmyślać. Wydłużaj czas, który każdego dnia poświęcasz medytacji. Czas głębokiego zmartwienia, kiedy umysł pogrąża się w rozpaczy, to odpowiedni czas, by wykorzystać wszystko, czego nauczyłeś się do tej pory. Masz wrażenie, że medytacja cię zawodzi. Nie możesz powstrzymać myśli. Pamiętaj zatem, że z każdą kolejną próbą powraca część świadomości. I pamiętaj też: to jest zmartwienie, a to jest twoje ciało. One nie są tym samym. Nie jestem zmartwieniem. Lekcja ósma. Medytacja przy pracy. Trudność polega na tym, by w czasie, gdy jesteś całkowicie pochłonięty pracą, pamiętać o rozdzieleniu wewnętrznym. Jednakże, na tym etapie, powinieneś już zacząć przywoływać je w sobie odruchowo, nie musząc specjalnie o tym pamiętać. Na razie. Może się ono pojawiać samoczynnie, tylko raz lub dwa razy dziennie, a w pozostałych wypadkach będzie wynikiem twego starania, by o nim nie zapomnieć. Nie zawsze uwieńczonego sukcesem. Pełną zdolność niewymuszonego wewnętrznego rozdzielenia osiągniesz później. Kiedy już się pojawiła, będzie się rozwijać. Nie ma takiego kursu medytacji, ani dziesięciodniowego, ani nawet dziesięciomiesięcznego, który pozwoliłby gładko ominąć wszystkie trudności. Już wiesz, jak trudno utrzymać się w stanie pełnej świadomości, choćby przez kilka sekund dziennie. Nikomu nie przychodzi to łatwo. Jednak to, co udaje ci się zdobyć, zdobywasz na zawsze, odnajdując stopą pewny grunt, Znajdujesz oparcie dla następnego niepewnego kroku. Pracując dobrze i wydajnie, staraj się zwrócić uwagę na następujące rzeczy. Nie odbierasz tego jako nudny wysiłek. Możesz gwizdać, mruczeć, podśpiewywać, a nawet chwilę pożartować, i nie wpłynie to ujemnie na przebieg ani na jakość Twojej pracy nie rozmyślasz działasz ze świadomością która porusza się z logiczną precyzją od faktu do faktu od czynności do czynności od chwili do chwili zmierzając do celu pracy umysł jest klarowny spokojny zmobilizowany a jego pracę można porównać do spokojnej toni jeziora po którego powierzchni przebiega lekka fala Czysta, niewymuszona aktywność. Gdy nieoczekiwanie pojawia się jakaś trudność, nie martwisz się, reagujesz bezpośrednim działaniem, lub obierasz inny sposób działania. Nie mogąc działać natychmiast, szukasz nowych faktów albo czekasz na niezbędne informacje. Jeżeli w trakcie pracy Zdarzy ci się ulec zmartwieniu, to medytując później nad tym, co się stało, zrozumiesz, że przejęcie pracą przeniosłeś na siebie, nieświadomie pomyliłeś cele. Co gorsza, twoi koledzy i przełożeni oskarżą cię o panikowanie i bezradność w obliczu trudności. A jeśli okażą się bardziej skuteczni w takiej sytuacji, Odsuną cię na bok i przejmą twoje zadania. Chcąc zachować skuteczność działania, po napotkaniu przeszkody przyglądasz się jej wnikliwie, po czym odnajdujesz w pamięci fakty, które, zgodnie z twoim doświadczeniem, powinny pomóc ci poradzić sobie w zaistniałej sytuacji. Tylko w ostateczności odwołasz się do przypuszczeń. I wyobrażeń. Jeśli będziesz zmuszony tak postąpić, będziesz w pełni świadomy, że opierasz się na niepewnych podstawach i wyrazisz swoją konsternację i wątpliwości. Porównaj to wszystko ze sposobem, w jaki postępujemy w miłości i wszelkich sprawach osobistych. Czy zaczynasz rozumieć, dlaczego nieodmiennie rodzą się w nich problemy? Przystąp do zajęcia, na którym się znasz i które sprawia ci radość. Obserwuj swoje ciało, które działa bez wysiłku, bez namyślania się, uważnie, wrażliwie. Twój cel uczynić takim całe swoje życie. Poczuj napięcie, które jest w twoich ramionach. Opuść ramiona. Pozwól mu odpłynąć. Zrób wydech, wypuść całe stare powietrze. Wciągnij nowe powietrze. Poczuj je w nożach. Poczuj, jak przenika Twoje ciało. Powoli wypuść powietrze. Oczyść się z napięcia wraz z wydechem. Przymknij na chwilę powieki, a potem skieruj wzrok na średnią odległość. A teraz rozszerz pole widzenia aż po kąciki oczu. Powróć do zwykłego widzenia. Mrugnij, powoli zamknij i otwórz oczy. Mrugaj, żeby ulżyć oczom. Gdy bardzo koncentrujesz się na czymś, zdaj sobie sprawę z ograniczoności Twojego widzenia. Wtedy spójrz szerzej, zdekoncentruj się. Ćwicz cofanie wzroku w głąb oczu. Skup wzrok na przedmiocie, znajdującym się naprzeciw ciebie. Równocześnie patrz kątem oczu. Zauważ, że ostrość widzenia zmieniła się i nastawiła na średni dystans. Poczujesz, jak znika natężenie i skupienie wzroku. Teraz kolejny krok. Nastaw wzrok na średni dystans, po czym cofaj go wzdłuż linii widzenia, aż zamkną się powieki, a twój wzrok cofnie się tak, że skupi się wewnątrz pod czołem. Powieki mogą lekko drgać, to obieg energii na Twojej twarzy. Gdziekolwiek pojawiają się doznania, ciesz się nimi. Cofanie wzroku może być również wykorzystane jako sposób kierowania uwagi z powrotem ku wnętrzu ciała, szczególnie przydatnych w chwilach rozpoczynania medytacji. Zaobserwowałeś wysiłek, jaki zwykle wiąże się z widzeniem. Zauważ, że podobnego wysiłku wymaga słuchanie. Czy potrafiłbyś cofać tak samo ostrość słyszenia i słyszeć z mniejszym wysiłkiem? Nie wysilaj się. Z rozmysłem medytuj w niesprzyjających warunkach. Jeśli pojawia się zniecierpliwienie, jest ono faktem będącym częścią sytuacji. Wykorzystaj oddech, by wyrzucić z siebie rozdrażnienie. Patrz ponad okolicznościami. One przemijają. Szukaj dobra. Dobro pozostaje. Lekcja dziewiąta: Co jest Twoim celem? Kiedy ludzie mają dokonać czegoś ważnego w życiu społecznym, opierają się zwykle na faktach. W życiu osobistym opierają się najczęściej na wrażeniach. We wszelkich działaniach praktycznych, które nazywają zwykle rzeczami ważnymi, wskazują, jak istotne jest wyznaczenie sobie celu. Prowadzą interesy dla zysku. A konkurują ze sobą, by zwyciężać. Każde posunięcie wiąże się z jakimś określonym celem. A jaki jest cel w życiu osobistym? Bycie szczęśliwym? Szczęście, poczucie spełnienia czy spokój nie mogą stanowić celów. Doznajemy ich teraz, albo ich nie ma. Myślenie o szczęściu jako celu jest oszukiwaniem siebie. Opartym na wyobrażeniach. Słowo cel ukrywa fakt, że wiele naszych osobistych celów pozostaje ze sobą w sprzeczności, a tym samym są w większości nieosiągalne. Zdobywanie szczęścia to tylko życzeniowe myślenie. Do powszechnie wyznaczanych sobie celów osobistych należą bycie kochającym partnerem. I gromadzenie pieniędzy. Czy kochający partner może poświęcić swój czas gromadzeniu pieniędzy? Nikt nie zdoła dojść do pieniędzy, przybywając na czas do domu, w porach posiłków i spędzając każdy weekend z partnerem lub rodziną na wypoczynku. Jest tu oczywisty konflikt celów. Aby zrealizować jeden z nich, trzeba zaniedbać drugi. Człowiek próbujący zrealizować oba te cele, oba zaniedba. Będzie żyć w rozdarciu i doskwierającym poczuciu niezadowolenia. Aby żyć, będąc niezadowolonym i nieszczęśliwym, trzeba oszukiwać samego siebie. Nie możemy się oszukiwać za pomocą faktów. Zatem odwołujemy się do wyobrażeń, półprawd. Aby usprawiedliwić przed sobą i przed innymi ten niewytłumaczalny osobisty konflikt, niełatwo go w sobie dostrzec. Każdy bowiem sądzi, że jego on nie dotyczy. Przeciętny człowiek ma tak wiele ciągle zmieniających się celów, że ulegają one rozmyciu w zupełną bezcelowość. Większość jego celów Łączy się z obroną tego, co wie, a przynajmniej sądzi, że wie. Spędza czas na argumentowaniu, myślowych spekulacjach i zgadzaniu się lub niezgadzaniu z wydarzeniami oraz wypowiedziami innych, albo wykazuje zupełną obojętność. Ponieważ nie ma w jego poczynaniach żadnego kierunku ani postępu. Życie staje się ciągłym kompromisem wobec zmieniających się okoliczności. Dręczy go przeraźliwa nuda, na co radom jest zwykle eskapizm. Gazety, telewizja, radio, telefon, kawiarnie i towarzystwo. Wszystko po to, by wypełnić pustkę. Pozbawiając go w niedzielę gazet i telewizora, zepsujesz mu dzień. Człowiek wmówił sobie dawno temu, że gazety i cała reszta są mu absolutnie niezbędne, nie rozumiejąc przy tym, że pełnią one funkcję protezy wypełniającej doskwierającą pustkę. Czy mógłbyś inaczej wytłumaczyć, dlaczego te powierzchowne doświadczenia są dla niego istotnym warunkiem życiowej satysfakcji? Twój problem polega na tym, że w tym, co dotyczy osobistego szczęścia, skupiasz się na obiektach zewnętrznych, które nieodmiennie znikają lub zmieniają się, stając się przyczyną cierpienia. W praktycznych dążeniach i dokonaniach kładziesz nacisk na działanie. Jakie działanie mógłbyś podjąć, aby zastąpić nim? W swoją zależność od gazet i innych rzeczy zewnętrznych. Medytację, obserwację siebie i samopoznanie. Jest to niekończące się działanie, które zawiera się we wszystkich innych działaniach, a zależy wyłącznie od ciebie. Zaobserwuj różnicę między uwzględnianiem faktów, a uwzględnianiem wrażeń. Zwróć uwagę, w jaki sposób przekazujesz swoje upodobania lub niechęć. Ach, uwielbiam to. Nie, tego nie lubię. Nie cierpię tego. Zwróć uwagę, jakie znaczenie mają Twoje upodobania i niechęci w sprawach, którymi się zajmujesz. Gdy czujesz się nieszczęśliwy lub pokrzywdzony, zadaj sobie pytanie, gdzie leży kompromis? Czym jest kompromis? Spróbuj przeżyć dzisiejszy dzień, nie rozmawiając o przeszłości. Nie czuj się źle, gdy ci się nie uda. Zauważ, że świat zbudowany został z przeszłości. I po prostu obserwuj swój wkład w to dzieło. Sytuacja, spotkanie towarzyskie. Jesteś w grupie przyjaciół, i każdy opowiada swoją historię. Powstrzymaj się od opowiedzenia własnej i sprawdź, jakie to uczucie. Jest coś takiego, co zwykłeś robić, a co trwoni Twoją energię. I wiesz o tym, nazwij to. Nie zrobię tego dzisiaj. Zrezygnuję z tego natychmiast. Rezygnuj z tego za każdym razem, gdy zaczynasz to robić. Zrezygnuj z gazet i telewizji tylko na parę dni. Obywaj się bez zwykłych rozrywek. Zamiast tego poświęć więcej czasu sobie. A przez tych kilka dni medytuj, ile razy zdołasz. Postaraj się, by Twój zwykły czas pełnego wyciszenia co najmniej się podwoił. Lekcja dziesiąta. Oznaki pogłębienia świadomości. W głębszych stanach medytacyjnego wyciszenia zdarza się, że Twoja wyższa świadomość, Zaczyna do ciebie przemawiać, przemawia z twojego wnętrza, za pomocą energii, a czasem używając słów. Przekaz taki jest zawsze przekazem prawdy i mądrości, uchyleniem rąbka wiedzy, której wcześniej nie posiadałeś. Wprawi cię to wzdumienie, powinieneś prędko zapisywać to, czego się dowiadujesz. Doświadczenie to jest tak rzeczywiste, intensywne i osobiste, że rodzi przekonanie o jego trwałości. Jest ono doznaniem prawdy, lecz prawdy nie można zachować w pamięci. Rzeczywistość ta mija szybko i często, zaraz potem, zagnieża się w zwątpienie. Zwątpienie jest reakcją umysłu na wszystko, czego nie potrafi zrozumieć. Wątpliwość jest myślą. Zaczynasz więc myśleć, że była to tylko gra wyobraźni. Nie ulegaj zwątpieniu. Skoro czujesz, że to się zdarzyło, to znaczy, że się zdarzyło. I nie rozbudowywuj tego, używając wyobraźni. Nie powinieneś wątpić w Twoje doznania wewnętrznego wglądu. Nie powinieneś też działać pod ich wpływem. Obserwuj prawdę, zachowując w sobie jej energię bez udziału myśli i pozwól działać tej energii w tobie. Jeśli będziesz miał coś zrobić, zrobisz to, nie pomyślawszy o tym. Taka postawa uchroni rozwijającą się w tobie wewnętrzną ciszę, w której działa energia samowiedzy. Ustrzeże cię także przed pochopnym działaniem, pod wpływem wyobraźni. Wątpliwości plamią czystość cichej przestrzeni, którą wykorzystuje Twoja świadomość, by do Ciebie dotrzeć. Nie pozwól zwątpieniu na skrzywienie tej przestrzeni, którą tworzyłeś z takim wysiłkiem. Podczas medytacji będziesz widywał kolory, pojawiają się one pod powiekami, najczęściej w postaci ruchomych spirali. Najbardziej typowe są błękity i pąsowe czerwienie, które są barwami spokoju, ciszy i wewnętrznego odkrycia. W tym jednak wypadku wszystkie barwy mają pozytywne znaczenie i należy je obserwować, nie próbując wyciągać żadnych wniosków. Energia kolorów będzie do ciebie przemawiać, a umysł nie zawsze będzie zdawał sobie z tego sprawę. Co masz wiedzieć, będziesz wiedział. Zdarza się czasem, podczas medytacji, że gałki oczne wywracają się w górę. Bywa, że kręgosłup nagle sztywnieje, albo głowa odchyla się do tyłu, lub podryguje. Są to wszystko objawy wznoszenia się energii kundalini, które występują w chwilach gdy umysł jest spokojniejszy i bardziej wyciszony. Energia kundalini wywołuje również bóle głowy i często jest ich powodem, znacznie wcześniej, zanim dotknięta nimi osoba zacznie uprawiać medytację. Medytacja jest po prostu świadomą percepcją procesów, które, choć nieuświadomione, zachodzą w mniejszym lub większym stopniu u wszystkich. Bóle Kundalini pojawiają się głównie w tyle głowy i szyi. Zwykłe napięcie powoduje również ból w tych miejscach, więc bez dostatecznego rozluźnienia ciała nie zawsze można je rozróżnić. Sprawi to medytacja w odpowiednim czasie. W miarę postępowania energii Kundalini ku górze, najbardziej dokuczliwe okazują się bóle w oczodołach, i czole, nad oczami. To właśnie w tym miejscu unicestwia ona powiązania gadatliwego, małpiego umysłu z komórkami pamięci, aby ostatecznie umożliwić pełne wyciszenie i uspokojenie. Energia przesuwa się w górę, wzdłuż kręgosłupa, a ponieważ szyja i głowa stawiają opór najdłużej, w tych miejscach występuje ból. Dość częste bywa uczucie pojawiania się w różnych miejscach na ciele, izolowanych obszarów gorąca. To również skutek przepływu energii. Na końcu będzie ona działać poprzez całe ciało, przekształcając je w całości w siedlisko poszerzonej świadomości. Czasem zauważysz, w trakcie medytacji, że uśmiechasz się. Bez widocznych powodów. Będzie to reakcja ciała na przypływ energii uwalniającej je od napięcia. Łzy bez powodu też czasem popłyną. Będą kolejną oznaką postępującej przemiany wewnętrznej. W pewnych okresach pojawia się uczucie bezsensu i wyjałowienia. Następuje to wtedy, gdy nic się nie dzieje. A ty masz nie tylko poczucie, że nie czynisz żadnych postępów, ale jesteś mniej zaawansowany niż na początku. To oczywiście nieprawda, a jednak odczuwasz to w ten sposób. Musisz to znieść i niezachwianie wytrwać. Niektórzy miewają przy tej okazji tak silne poczucie własnej brzydoty wewnętrznej. Że zaczynają sobą pogardzać. To wszystko mija, a potem pojawia się wyostrzona percepcja i nowa jakość doświadczenia. U ludzi, którzy zaczęli uprawiać poważną medytację, często występują jeszcze inne oznaki. Realizowanie prawdziwych zainteresowań, zainteresowanie archeologią lub historią, zwłaszcza starożytną, skłonność, do bezmięsnej diety, naturalnej żywności i pół -wegetarianizmu, niechęć do jajek i mleka. Zauważalny brak tolerancji wobec wszelkiego gwałtu i plotek. Upodobanie do sypiania na wznak i bez poduszki. Bóle głowy, migreny. Kładzenie szczególnego nacisku na czystość osobistą. Nigdy niespełnione pragnienia. Milczące niezadowolenie, którego nic nie potrafi ułagodzić. Głębokie westchnienia bez widocznego powodu. A co najważniejsze, okresy łagodnego smutku, czasem nagłe szlochanie, któremu nie towarzyszy poczucie nieszczęścia. Wszystko bez widocznej przyczyny. Powodem jest rosnące uwrażliwienie na wspólny los wszystkich istnień. Ciało jest nośnikiem świadomości, a ty musisz nauczyć się czytać w nim, bo w przeciwnym wypadku umknie ci rzeczywistość i prawda życia. Dlatego ucząc się medytacji, ćwiczysz i rozwijasz świadomość ciała. Są ludzie, Którzy nic o tym nie wiedząc, medytowali przez długie lata. Taką osobą może być na przykład gospodyni domowa, która codziennie odpoczywa, leżąc na wznak i wstaje wypoczęta i odświeżona tą chwilą spokoju bez snu. Ty jednak już wiesz, że medytacja nie jest tym samym co relaks. To stały proces wysycania świadomością każdej części swojego jestestwa i ciągłego wysubtelniania percepcji. W ramach tej lekcji medytacji ćwiczysz i pogłębiasz świadomość ciała, czyli zdolność wewnętrznego odczuwania ciała, gdyż powoduje to stopniowe uspokojenie wiecznie aktywnego umysłu. Wykorzystuj każdą sytuację i korzystaj z każdej okazji, by wzmocnić swoją medytację. Czytaj odczucie, jakiego dostarcza ci Twoje ciało. Gdziekolwiek przebywasz i cokolwiek się dzieje, odczytuj, co czujesz. To jest rzeczywistość. Oddaj się medytacji. Bądź spokojny. Unieś kąciki ust, aby na wargach pojawił się lekki uśmiech. Zrób to, nawet jeśli nie czujesz w sobie chęci uśmiechania się. Energia uśmiechu jest wewnątrz Twojego ciała i za chwilę ją uwolnisz. Poczuj uśmiech w dłoniach, w klatce piersiowej, w brzuchu. Tam jest ciepło. Radość ciała. Życie jest dobre. Medytując, nie popadaj w rutynę i nie wyrabiaj w sobie nawyków. Spokój jest zawsze świeżością i należy do chwili obecnej. Nie szukaj doznań, nie staraj się ponownie ich doświadczyć. I nie rozpaczaj, gdy doznań nie ma. Prawdy nie można zapamiętać. Coś się dzieje, nie zwątp, cokolwiek się zdarzy. Skoro wewnątrz zachodzi zmiana, zmieni się twoje życie zewnętrzne. Prawdziwa przemiana zawsze nadchodzi w odpowiednim czasie. Powtarzaj różne ćwiczenia opisane w tej książce, gdy poczujesz taki impuls. Bądź wytrwały, ale nie czyń z medytacji ciężkiej charówki. Porzuć jak najprędzej wszystkie techniki. Medytacja, spokój nie jest techniką. Spokój jest drogą. Co dalej? W dziesięciu zamieszczonych w tej książce lekcjach w Twoim kursie podstawowym pokazałem Ci, jak osiągać spokój wewnętrzny, pokonując opór i ingerencję myślącego umysłu? Zaczynając panować nad umysłem, zacząłeś unicestwiać w sobie fałsz. Będziesz uprawiać teraz bardziej zaawansowaną medytację, która zacznie odgrywać niezbędną rolę w Twoim codziennym życiu. W miarę czynionych postępów, Dotrzesz w sobie do najgłębszych źródeł wielu myśli, dogromadzonych od lat emocji, z którymi się zrosłeś. Będziesz musiał przepracować swoją przeszłość, by móc stać się swoją teraźniejszością. Żeby umożliwić ci świadomą konfrontację z głębokimi pokładami twojej psychiki, nagrałem taśmę zatytułowaną, Zacznij medytować od razu. Start Meditating Now. Intensywny kurs obejmujący wszystkie aspekty medytacji, przydatny na drodze duchowego rozwoju. Znajdziesz w mojej książce: Spokój jest drogą. Stillness is the way. Odkrywanie siebie dopiero się zaczęło. Twoim nauczycielem będzie życie. Istnieją trzy sposoby, by nauczyć się postrzegania prawdy. Pierwszym jest życie. Drugi sposób polega na przebywaniu w towarzystwie osoby, która widzi życie takim, jakie ono jest prawdziwego, duchowego nauczyciela, guru, czyli mistrza. Trzeci sposób polega na korzystaniu z książek i nagrań głosu takiej osoby. Dwa ostatnie są cząstką nauk najwyższego mistrza, życia. Słuchając słów mistrza lub czytając jego książki, akceptujesz pewien substytut życia. W gruncie rzeczy wszystkie książki o prawdzie powinny zostać spalone, a każdy, kto wie co mówi, powinien zamilknąć. Mogłoby to jednak nastąpić, Dopiero wtedy, gdy wszyscy ludzie osiągną wewnętrzną wolność i nie będą potrzebowali tych książek czytać ani słuchać słów innych ludzi, będą bowiem czerpać pełne doświadczenia życia z rąk życia czyli z samych siebie. Wówczas ci, którzy wiedzą, nie będą musieli plamić czystości ciszy słowami, której tak nie mogą oddać prawdy. Filozoficzne i religijne działy publicznych bibliotek wypełnione są dziełami ludzkiej wyobraźni i spekulacyjnymi pismami, i zawierają bardzo niewiele prawdy. Nie zdołasz wybrać niczego, dopóki nie wykształcisz w sobie zdolności rozróżniania. Kiedy już tę zdolność posiądziesz, będziesz umiał odrzucać zbędne komentarze na temat wielkiego nauczania. I docierać bezpośrednio do słów nauczycieli. Sięgnij po wielkich mędrców, na przykład do książek, które napisali Krishna Murti, Meher Baba czy Ramana Maharshi, przeczytaj Bhagavad starożytny hinduski wykład o porządku rzeczy, albo o naśladowaniu Chrystusa. Tomasza Akempis. Piękne dzieło przeznaczone dla ludzi o religijnym nastawieniu. Pomocne zwłaszcza wtedy, gdy zaczyna doskwierać cierpienie. Każdy nauczyciel powinien zostać odrzucony jak najprędzej. Nauka musi zostać przyswojona jako coś własnego. Jeżeli masz potrzebę cytowania kogoś, Oznacza to, że nie poznałeś prawdy. Prawda nie zawiera się w żadnym cytacie, nie jest przechowywana w pamięci, nie przebywa w mózgu. Mózg jest jedynie instrumentem, którym posługujemy się, dostrzegając, co jest prawdą w naszym doświadczaniu świata. Prawdę można odnaleźć tylko w samym życiu. Człowiek poszukuje w życiu prawdy, tak jakby życie było czymś od niego odrębnym, jakby prawda była przechowywana w przedmiotach. Prawda zawiera się w relacji między nami a przedmiotem, w prawdziwym ich doświadczaniu. Jeśli nie zobaczymy przedmiotów takimi, jakie są, nie dojrzymy ich prawdy i nie poznamy prawdy o sobie. Człowiek popełnia błąd. Zapamiętując i powtarzając cytaty w rodzaju: Bóg jest miłością. Prawdy nie ma w słowach cytatu. Prawda leży w doświadczaniu Boga będącego miłością w sobie. Możesz powiedzieć, że nie masz takiego doświadczenia. Dzięki medytacyjnej praktyce odnajdywania w sobie spokoju, jesteś na najlepszej drodze ku Niemu. Bóg, miłość, i życie to jedno. Wszystkie trzy są prawdą, prawdą, którą może w sobie odnaleźć i spełnić, ponieważ są prawdą o tobie, o autorze i jego książce. Nota wydawcy angielskiego: Barry Long urodził się w 1926 roku w Australii. Wiódł zwyczajne życie, i dopiero po ukończeniu 30 lat zaczął zadawać sobie fundamentalne pytania, które nurtują wszystkich poszukujących: jaki jest sens mojego życia? Czym jest śmierć? Kim naprawdę jestem? Całkowicie pochłonięty poszukiwaniem prawdy, w 1964 roku porzucił karierę zawodową, opuścił rodzinę, i wyjechał do Indii. Nie szukał guru. Nigdy nie związał się z żadnym nauczycielem ani z żadnymi naukami. Szukał ulotnej prawdy życia w odosobnieniu, borykając się z bólem utraty. Samotny, u stóp Himalajów, przeżył mistyczną śmierć, która stanowi przełom w duchowym rozwoju, wnosząc wiedzę o nieśmiertelnej istocie człowieka. Osiągniętą jasność umysłu i wewnętrzny spokój powiązał z nowym powołaniem. Postanowił pomóc innym w poszukiwaniu ich własnej drogi do prawdy. Dzięki tej inspiracji, w ciągu zaledwie kilku tygodni, napisał medytację. W dziesięciu lekcjach zawarł esencję tego, co odkrył do tamtej pory. Ujmując to ze świeżością, i prostotą, nowo nabytego zrozumienia, łącząc zarazem z praktycznym, zdroworozsądkowym podejściem wynikłym z australijskiego wychowania, zawiózł rękopis wraz z innymi pismami do Londynu z zamiarem opublikowania. Jednak w 1966 roku żaden z komercyjnych wydawców nie zainteresował się nimi. Rękopis krążył w odpisach do 1982 roku, kiedy to został wydany w wersji powielaczowej i trafił do kilku specjalistycznych londyńskich księgarni. Dopiero w 1986 roku ukazało się poprawione i uzupełnione wydanie, zawierające ćwiczenia, które Long opracował dla potrzeb późniejszego nauczania. Książka trafiła do rąk tysięcy ludzi na całym świecie. Historia książki okazuje się zbieżna z historią życia jej autora. Pod koniec lat 60. tylko niewiele osób z kręgu najbliższych przyjaciół znało jego wyjątkowe walory duchowe. W 1982 roku prowadził już sporą grupę w Londynie, gdzie przez cztery lata. Udzielał lekcji i medytacji. W roku 1986, jako człowiek dobrze w Anglii znany, powrócił do Australii, pragnąć żyć i nauczać w rodzinnym kraju. W latach 1990-1993 odbył wiele podróży, prowadząc seminaria w Europie i Ameryce, a obecnie. Jest znanym świecie mistrzem duchowym i nauczycielem. W obecnym wydaniu połączono ćwiczenia z poszczególnymi lekcjami. Jest wśród nich kilka nowych ćwiczeń, wprowadzono też niewielkie uzupełnienia w tekście. Nauczanie Barego Longa nie stoi w miejscu, bo prawda każdej chwili jest inna, ale medytacja pozostaje podstawową książką. Dla wszystkich dążących do odnalezienia siebie i szukających odpowiedzi na fundamentalne pytania życia. To jest już koniec audiobooka zatytułowanego Medytacja autorstwa Barego Longa. Jeśli podobało Ci się moje czytanie, kliknij proszę podniesiony kciuk. Jeśli masz jakieś uwagi lub propozycje na treści, jakie chciałbyś, lub chciałabyś usłyszeć na tym kanale, podziel się swoją opinią w komentarzach poniżej. No i oczywiście, jeśli nie chcesz, żeby coś ominęło cię w przyszłości, zasubskrybuj ten kanał. Dziękuję za wysłuchanie do końca. Życzę wszystkiego dobrego i pozdrawiam serdecznie. Motywator.